Jak wyglądał lat, rap, lat 80., ten wcześniejszy? Ja też nie jestem jakimś mega oldschoolowcem, no ale wyglądał mniej więcej tak. Yo, kids, don't do drugs. Du, 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 du. I później była taka Study, zmiana. Hard and don't do drugs. Du, du, du. I nagle mamy turn on. Nagle, nagle mamy switch, nie? I nagle mamy. Fuck the police. Ja tak, źrenice takie. Patrzę, która jest godzina druga w nocy, i ja mówię: Jezu, to ja już nie śpię, położyłem się o 23, nie? Chodzę w nocy jakieś pompki, co się okazało. No kiedy organizm wysyłał SOS, nie? Organizm wysyłał SOS na zasadzie czytał to tak. Hej, hej, stary, musisz, ta, no, musisz, musisz iść coś zapolować, stary, pierwotnie, nie jakby wręcz zgromadził mi te y, siły jeszcze mi wyrzucił. No i czemu się nie zdecydowałem na chemiczne, ponieważ wtedy, kiedy miałem 18 lat i zaproponowano mi to rozwiązanie, to jak ja kurwa odwróciłem tą kartkę i stary <laughs> Czytałem, jakby, co tam może ze mną być, nie? To ja mówię, ja nie wiem, to oni chyba chcą, żebym tutaj już został stary na najbliższe dwa lata, a nie dwa tygodnie, nie. Więc oczywiście się na to nie zdecydowałem. Tak patrz na nas i, I co, chłopaki, i co, myślicie, że co? żeście się zabawili, nie? Że mówi, że i co, po, poszaleliś ta? Tutaj, że co, kon koncert tu graliście, bo tam jakieś święto było miasta, ziemniaka, tu, 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 że tu graliście. Kurwa, tutaj w 82 tutaj Lady Punk wyrwali wannę i po schodach na niej zjeżdżali. No, jakby <śmiech> <śmiech> wiesz, bo to był tam hotel Gromada, taki czy tam jakiś wiesz, takie miasto, taki wiesz, kurwa, sieciuwa, właśnie 80., nie? I... Jeśli uprawiasz sport i chcesz kupować wszystkie potrzebne rzeczy w jednym miejscu, to sklep Jimbeam.pl sprawdzi się dla Ciebie idealnie. Dostaniesz tam odżywki białkowe, suple, odzież i akcesoria sportowe oraz zdrową żywność. Sam nie lubię kupować z każdego produktu w innym sklepie, czego niestety nie da się uniknąć, ale dobrze, że są takie sklepy jak Jimbeam.pl, gdzie można składać jedno główne zamówienie. Z kodem Przemek 10 dla pierwszych 100 osób Jimbeam.pl rozdaje rabat minus 10 na marki własne. Lepiej się pośpieszcie, miejsca szybko się kończą. Szczegóły znajdziecie w opisie podcastu. Sariusz, cześć. Witam bardzo serdecznie. Mm, Ciebie zacz... i wszystkich odbiorców. I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz. Może to zabrzmi dziwnie, ale to pierwsze pytanie jest dla mnie troszeczkę problematyczne, zwłaszcza tutaj, dlatego, i proszę tutaj tego nie mylić z jakimś cukrowaniem czy cukrzeniem dla prowadzącego i dla, dla, dla ogólnie całego, całego formatu. Natomiast no, śledząc powiedzmy Twoje rozmowy. Jestem pod ogromnym wrażeniem e, osobistości, e, z którymi e, przychodzi ci rozmawiać. Jakby są to naprawdę ludzie albo bardzo wykształceni, albo mocno wyspecjalizowani w swoich dziedzinach. Mhm. E, pomijając te, pomijając, po, po, jakby po tym słowie wstępu mogę powiedzieć, że zajmuje się tworzeniem muzyki. Niektórzy mówią, e, że jest to na tyle. Na tyle, na tyle artystyczna muzyka, że jestem już artystą. Inni uważają to za zwykły rap. Inni uważają to właśnie za, nie wiem, kiedyś rap, a teraz jakiś sprzedany rap. Więc jakby tutaj gatunkowości jest, jest że tak powiem, wybór bardzo duży. Ale no w skrócie zajmuję się robieniem muzyki pod pseudonimem Sarius. To też dla mnie brzmi tak troszeczkę dziwnie, ponieważ no może to zabrzmi patetycznie, ale muzyka jest całym moim życiem, więc tak naprawdę w mojej perspektywie zajmuję się byciem sobą. Mm -hmm. Czemu myślisz, że to coś... Nie, nie mam wrażenia, że powiedziałeś to w takiej formie, że to coś gorszego, jak zajmujesz się muzyką. Ja uważam, coś, jak sobie, ja uważam, że... Chciałem... Coś... chciałem e, że, te, chcia, zapomniałem, że tak powiem, o, tym, o, o, e, o tej płęcie, że nie mam problemów z samooceną i tak dalej. Nie chcę po prostu, żeby to zostało tak odebrane. Natomiast m, powiedzmy sobie... Powiedzmy sobie dzisiaj, dzisiaj to, czym się zajmuję, dosyć łatwo wziąć i, i, i że tak powiem, z, zrobić z tego... Coś nie budząc, co, co nie budzi zbyt wielkiego szacunku. Jest to taki, powiedzmy, nie wiem, to co robię, stało się też bardzo w większości narzędziem dla różnego pola influencerów czy innych ludzi, którzy po prostu, mm, którzy po prostu chcą w jakiś sposób dotrzeć do nowego targetu. Mam na myśli tutaj jakieś, wiesz, produkty, że tak powiem, takie stworzone do reklamowania, powiedzmy, jak, jakieś tam, jakieś tam rzeczy, takich typowo influencerów. E, no, mamy takie czasy, jakie mamy. Chodzi mi tutaj o. Możliwości techniczne, więc po prostu, tak mhm. naprawdę każdego, naprawdę każdego można wziąć do studia i jakby nawet po sylabie, nie? Na zasadzie kazać mu dukać, nawet po sylabie, żeby on po prostu powtarzał, nawet po sylabie za tobą. Jakby zajmie to określoną ilość czasu, ale naprawdę z każdego, z każdym można zrobić utwór, który będzie, powiedzmy, brzmiał przyjemnie i w miarę. Zbliżenie do, do tych, które są dzisiaj popularne. Dlatego też czasami mam taki wewnętrzny kompleks tego, co robię, ponieważ no, ja oczywiście odznaczam się i to tutaj, właśnie to z kolei może zabrzmieć nieskromnie, ale uważam, że odznaczam się merytorycznie i w ogóle czymkolwiek pod każdym względem grubą kreską, że tak powiem, od tego rodzaju twórców, więc mnie to nie dotyczy. Natomiast no, wydaje mi się, że jestem w mniejszości. I, no tak jak mówię, może to też zabrzmieć dla niektórych nieskromnie, że, że, że tutaj wywyższam się na jakiś piedestał, natomiast, no to troszeczkę tak, jak, jak, jakbyś wziął człowieka i, i jakiś zbiór cyferek, nie? To powiedzmy ja, a oni. Um, wydaje mi się, że przede wszystkim ludzie spędzają z tobą bardzo dużo czasu, więc to jest odpowiedzialna praca, masz na nich ogromny wpływ i ja nie uważam, żeby trzeba było temu jakkolwiek umować. Jeśli się do tego przykładasz, wkładasz to ogrom pracy, odnosisz sukcesy, nie przestajesz tego robić na długiej przestrzeni czasu, no to, to trochę tak jakbyś prowadził własny biznes. Nie uważam, żeby to się jakkolwiek różniło. Jest trochę to inna forma oczywiście, bo tworzysz muzykę, ale w, pracujesz tak sama każda inna osoba. Można to tak powiedzieć. Jest to, jest to gruntownie nieuregulowany czas pracy. Natomiast da, dający satysfakcję, no i, no i tak, no jest to praca, jest to też jakaś taka czynność, powiedzmy tutaj akurat może na czasie, natomiast no, dostaje ten feedback od ludzi, że to też w jakiś sposób im pomaga, więc może to jest też, to jest też dosyć niebezpieczne, mówić, że, że, że czyjaś praca pomaga, bo no, bo właśnie, no nie jestem ratownikiem, nie jestem, nie jestem, nie jestem, nie jestem bohaterem jak w jakimś takim sensu. Stricte, więc nie uważam przynajmniej siebie za takiego. Więc czasami są takie, jakby powiedzmy, w stosunku do tego mojego zajęcia są różne myśli. Czasami czuję się głupio z tym, co robię, ale głównie czuję się przeszczęśliwy, i, i, bo, bo kocham to, co robię. I ja nie uważam siebie właśnie za, 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 za taki produkt, więc dopóki tak będzie, to, to będę dopóki, dopóty będę to robił, będę tego pilnował, prawda? Mm. No i druga sprawa, że trzeba mieć kupę odwagi moim zdaniem, żeby zajmować się tym, co ty robisz. Bo to jednak spotykasz się z taką falą krytyki albo chociaż z falą odbioru, niezależnie od tego, czy to jest pozytywny, czy negatywny odbiór. Natomiast wiele osób się boi. Zresztą ty też sam wspominałeś o tym, że przed, przez długi czas zanim zacząłeś się tym zajmować, no to właśnie walczyłeś z tym, że się po prostu bałeś. Tak, to jest, zdecydowanie wymaga to odwagi, jeśli chodzi o nurt. Tutaj też nie chciałbym przez całą rozmowę operować jakąś gatunkowością, bo, no bo po prostu teraz zresztą i tak te gatunki nie istnieją na, mhm. Natomiast wracając do nurtu, um, czyli powiedzmy, no, boże powiedziałbym, do robienia muzyki w szczery sposób. No to faktycznie potrzeba troszeczkę tej odwagi. Często jest ta tam myśl. No jest to jakby powiedzmy wpuszczanie obcych ludzi do siebie, otwieranie, otwieranie własnej klatki piersiowej, pokazywanie pewnych swoich mankamentów i, i, i może nie tyle mówienie, co zapraszam, tylko tylko po prostu może bardziej, bardziej wywieszanie znaku otwarte. Jeśli chcesz, to możesz tutaj zajrzeć, jakby też. To nie jest tak, że ktoś cię tutaj wpycha i, i przymusza. Natomiast tak, no wydaje mi się, że wymaga to pewnej odwagi. Ale znowu, no też zależy na jakiej płaszczyźnie o tym rozmawiamy, no bo mhm. też mam znajomego, który pracował jako firma, która w firmie demontującej, że tak powiem, rusztowania w kopalniach. Była to, bo była to jakaś tam fucha robota, której nie podejmowali się powiedzmy górnicy, jakby zatrudnieni w kopalni, tylko kopalnia musiała zewnętrzną firmę zatrudniać do tej hardkorowej roboty, bo to byli ci, którzy jako ostatni demontowali tam te wszystkie ten. Więc powiedzmy to, to można powiedzieć odwagą, przy tym, przy napisaniu piosenki, ale ustalmy po prostu, że jakby mamy tą świadomość, że jakby, że, 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 że istnieje, istnieje to w, w praktyce, no, no istnieją inni bohaterowie i tak dalej. Ustalmy na w samym początku, że, że mamy tą świadomość, no i operujmy powiedzmy na tych bardziej muzycznych sferach. Więc tak wydaje mi się, że robienie takiej muzyki wymaga odwagi. Mm, wymaga też pewnego. Pogodzenia się z własną osobą, no bo to wiadomo, ludzie, ludzie czasami wyciągną takie rzeczy o tobie, o których nawet ty sam nie masz, nie masz pojęcia. To, to znaczy, to też, słucham? To znaczy, hmm. To znaczy, że napiszę ci jakiś komentarz, jakoś tak, taką trafną uwagę, i mówisz sobie, kurde, rzeczywiście nie, wcześniej na to nie zwróciłem uwagi, nie, uwagi? O tym mówisz? Tak, o tym mówię. Ale jest to bardzo ryzykowne i zgubne branie sobie do rzeczy, branie do siebie e, takich e, ogólnie komentarzy. Ale tak, e, to, to mam na myśli. Albo, albo po prostu nawet, nawet po prostu w, w, jeśli tworzymy ten tekst, wyrzucamy, wyrzucamy jakieś własne emocje, to często na przykład nie zwracamy uwagi na pewne powtarzalności, e, na które odbiorca może zwrócić uwagę i nam je w jakiś sposób wypunktować to na przykład, nie wiem, no często wspominasz o tym, o tamtym, o tym, o tamtym, może... No i, i to, to jakby... To wystarczy, na, wystarczy to przeczytać i, i wziąć to jakby do siebie na zasadzie cholera, to faktycznie. Mhm. To często o tym gadam. Czemu, czemu tak często o tym wspominam? Dajmy na to, nie? Jakby to takie czasami ma... I wpaść w taki wir myśli i później ciężko jest z niego wyjść, Tak, co? to prawda i właśnie tutaj chciałem to też ukrócić, powiedzmy sobie, <laughs> jest to z całym szacunkiem, ale około 2% takich komentarzy ogólnie, yy, które, że tak powiem, warto brać do siebie, ale też yy, nie ma co gadać, ja akurat, ja akurat yy, nie wiem jak to, to ująć, czy mam, mam to szczęście, na bank mam tę przyjemność, że, 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 że czają mnie w miarę kumaci ludzie ja nigdy nie miałem jakiegoś tam bajzlu w komentarzach, czy tam nigdy nie musiałem męczyć się z jakimiś dziwakami, więc ra raczej, raczej jestem osobą, wydaje mi się, w komentarzach lubianą. Co <grym> do tej odwagi, to się odnosiłem do tego, bo wiadomo, że są różne hardkorowe prace, jak na przykład ściąganie tych rusztowań w kopalniach, tylko że... Ściąganie długów, nie, żartowałem. <grym> ale to też jest hardkorowa praca, zależy z kogo ściągasz. Tak. Um, i, ale ludzie najbardziej boją się, moim zdaniem, takiego, takiej właśnie oceny społecznej, więc myślę, że w tym kontekście to bycie raperem jednak to jest właśnie wystawienie się dokładnie na to, czego ludzie się najbardziej boją, więc w, w, o tym bardziej mówiłem, że tu jest dużo odwagi i zresztą bardzo mnie to zainteresowało, bo właśnie wspominałeś o tym, że tobie to dużo zajęło, żeby się odważyć, że to nie było tak, że stwierdziłeś, dobra, zostaję raperem, jutro nagrywam kawałek i bum, zaczęło się. Tylko musiałeś sobie z tym trochę powalczyć w głowie, nie? Dokładnie. To troszeczkę jest też tak, że w pewnym momencie samego siebie trzeba e, nauczyć, że tak powiem, e, takiego, takiego myślenia, że już jesteś tym raperem. Mhm. E, zmierzam do tego, że Zmierzam do tego, że po prostu kiedy już to feedback ludzi i też prosty, prosty przykład, no to jakby to, że możesz się z tego utrzymywać, już samo w sobie ten fakt buduje w tobie tą pewność. Mhm. To, to jest bardzo ważny czynnik, też tak wbrew pozorom. Eee... Dlatego, dlatego to takie trudne, no bo, bo kiedy, jakby teraz, mówię to z mojej dzisiejszej perspektywy, jest to 100 razy łatwiejsze, to powiem, powiem bez, nie, nie będę hipokrytą, powiem to bez ogródek, ponieważ ludzie wiedzą kim jestem, w sensie ci oczywiście zainteresowani, są troszeczkę nauczeni mnie jako takiego, e przyjęli mnie już też, powiedzmy, tak jak już wspominałem, raczej pozytywnie, jak, mhm. jako kogoś, kto robi dobrze to czym się zajmuje, Robi to z sercem, z pasją. Ja jestem też świadomy tego odbioru. Więc tutaj, że tak powiem. Teraz jest to dosyć łatwe, dlatego tutaj chciałbym pochylić się i, i oddać szacunek właśnie początkującym artystom, ponieważ tak naprawdę ta różnica, kiedy ty zaczynasz być artystą, to tak naprawdę najpierw zachodzi w Twojej głowie. No bo w którym momencie stajesz się artystą? Tak naprawdę każdy z nas jest powiedzmy, artystą albo ma, ma możliwości twórcze, tylko według mnie artystą stajesz się w momencie, kiedy uda ci się przekonać cały świat do tego, że, że jesteś artystą. No ale żeby, żeby to uczynić, no to musisz nim być, musisz. Pa, musisz musisz nie się czuć nim. Musisz wręcz, w, ja bym powiedział, paranoicznie, parano, paranoicznie wie, widzieć w sobie tego artystę. I e, żeby no przynajmniej tak było w moim wypadku. Że do, to było do tego stopnia, co już też wspominałem i nie chcę się też zapętlać, ale ja nie, ja nie, do, nie odnajdywałem satysfakcji w ogóle w życiu. Co by się nie działo, bo miałem przecież to, to nie tak, że kiedy nie robiłem muzyki, to tylko były smutne i złe chwile, i, ja, i jakieś, nie wiem, traumy i tak dalej, ale ja po prostu nie mogłem zaznać spokoju każdego dnia rano, bo ja po prostu widziałem, chciałem dać siebie ludziom, wystąpić, nie wiem, naprawdę od, od dziecka miałem w sobie coś takiego. Nie myślałem w ogóle o feedbacku, to było dla mnie ważniejsze, sam fakt jakby zrobienia tego, ta czynność była dla mnie, nie wiem, czymś, co mnie tak bardzo kręciła, e, gdzie, że, że, po, że, że po, powiedzmy sobie wprost ta myśl w pewnym momencie w okresie dorastania przejęła moje życie i też pokierowała je na takie dosyć mocno ryzykowne tory, bo, 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 bo naprawdę, no wybrałem po prostu tą drogę, gdzie, gdzie nie raz do tej pory się zastanawiam, cholera, no patrzę na jakieś tam powiedzmy Ilu ludzi z mojego miasta na przykład robi to, co robi, czy, czy w ogóle nawet pomijając moje miasto, w ogóle, no jak, jaka jest, jakie jest prawdopodobieństwo, że to akurat będziesz ty, nie. Mhm. E, I jednocześnie podporządkowywując pod to życie, nie mając tej pewności, no to jest właśnie według mnie ta wiara w to w bycie artystą i, i, i według, mnie, według mnie w głównej mierze to ci właśnie. Ostatecznie przy tym zostają i to ci, to ci tak naprawdę robią to najdłużej, bo te wszystkie produkty, ci wszyscy ludzie, którzy, którzy, którzy traktują to jako narzędzie, no to oni wiadomo, osiągną swój cel i odejdą. A, a to, co ja robię, to jest troszeczkę jak takie przekleństwo. Na zasadzie, ja wiem, że ja będę to robił na długo po tym, jak z. Jak z spalą mnie cisami, co teraz, że tak powiem, wsadzają mnie na piedestał. Ja będę i tak jeszcze długo wtedy to robił, nie? Jakby troszeczkę niezależnie, mm, ale tak, no największą, największą, największą odwagą według mnie jest, jest właśnie zacząć, nie? No bo, no bo tutaj to może się po, po, potoczyć na bardzo wiele sposobów, a muzyka... Muzyka też jest bardzo krzywdząca, nie? To też, to też jest, jest wspaniałą pasją, a też gdzieś na swojej drodze też spotkałem bardzo wielu ludzi, którzy, których skrzywdziła, ale to też, jest, to, to też jest troszeczkę tak, to jest troszeczkę tak, że oni się dali jej skrzywdzić, bo, bo troszeczkę, um, troszeczkę może za bardzo, za bardzo uwierzyli, prawda? Natomiast no, trzeba w to wierzyć, więc to jest taka sytuacja bez wyjścia i właśnie ci ludzie często, jeśli... Gdzieś, a, a, a czasami tym czynnikiem jest, jest szczęście, pojawienie się gdzieś w odpowiednim miejscu, tu i teraz, jakby przecięcie się płaszczyzny czasu i, i miejsca. Często im tylko tego brakuje. No i właśnie, no, no, i, no, no i los im nie wybacza tego błędu, nie? I, 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 I zostają gdzieś, powiedzmy, ze swoimi marzeniami, ze swoimi szansami, e, jako powiedzmy, nie wiem, tam w wypadku hip-hopu jacyś goście, czy, którzy mają, powiedzmy, 45 lat. Eee, jakieś tam niepełne uzębienie i, i jakby ich ich kartą przetargową powiedzmy do nie wiem do, 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 do uzyskania dwóch browarów jest właśnie jakaś tam opowieść latom. Oni zazwyczaj mają takie kółka powiedzmy siedemnastolatków, którzy jeszcze nie dorośli, nie zdali sobie sprawy, że, że ci ludzie jakby słuchanie ich do niczego nie prowadzi. Oni często sobie takie takich ludzi zbierają na zasadzie, bo to wiadomo, ktoś jest tam najstarszy naj, najwięcej ma do powiedzenia, więc często właśnie Robią sobie takie, może małe, swoje zakony, no ale to widać, nie? No to właśnie, jakby wystarczy stanąć obok, no i widzisz po prostu chłopa 45-letniego siedzącego na ławce, który tam opowiada, co tam w 94 robił, jak to była wspólna tam, nie wiem, scena, nie? Oczywiście jest to wspaniałe, jest to też element, te czasy, jakby wiadomo, jest to element tworzenia tej kultury, natomiast no często jest tak, że po prostu, no. Muzyka nie wybaczyła tym ludziom tego, że dali jej siebie całych w stu procentach. Dlatego to też jest taka troszeczkę parafraza, już też skończę właśnie, że, że tak naprawdę mm, kiedyś to, to właśnie usłyszałem, że tak naprawdę najtrwalszymi, na, na, naj, naj, najtrwalszymi Artystami, ludźmi, którzy, którzy trwają przy, przy, przy swojej dziedzinie najdłużej, są ci, którzy w równym stopniu kochają i nienawidzą jakby sztukę, którą robią, bo ci, którzy oddali jej z całych się, siebie bezwarunkowo, bez, bez, bez to na końcu nie są w stanie znieść tego, jakiej ladacznicy się poświęcili. I, no i różnie to z nimi bywa. Natomiast trzeba mieć, wydaje mi się, właśnie świadomość tych pewnych mankamentów, i no i tak jak w moim wypadku no, użyłem tego słowa przekleństwo może to jest troszeczkę mocne słowo natomiast tak no czasami bywa, bywa tak, że tego nienawidzę, ale bardzo rzadko. Natomiast ten pierwiastek tam też musi być. Na zasadzie taka świadomość, że to jest grząski grunt i tutaj, tutaj też tutaj też no, często jest tak, że nagle ludzie są, ludzie znikają, nie? Jeśli chodzi o i twoich odbiorców i samych artystów też, nie jakby wiesz. Co masz na myśli mówiąc momenty, kiedy ich nienawidzisz muzyki? nie mam wielkiego problemu z muzyką bo też nie jestem zgorzkniałym takim gościem, muzyka dała mi całe moje życie, które bardzo lubię jakby i mam nadzieję, że będzie trwało jak najdłużej nienawidzę jej czasami nienawidzę jej czasami właśnie z powodu który, który już wymieniłem, kiedy widzę co się z nią robi, natomiast tak jak mówię, to też nie jest aż tak Aż taka nienawiść, żebym miał wyzywać na. Często się zastanawiam, mam też 32 lata. Często się zastanawiam, czy to po prostu nie jest tak, że może ja już tego nie kumam. Może to nie jest takie głupie, jak mi się wydaje. Może na przykład, nie wiem, no. <laughs> Pamiętam moja świętej pamięci babcia. Mhm. Zawsze pisoczyła po prostu na. Jak u mnie leciała gdzieś wiwa, czy coś, nie? Jakieś tam teledyski, wiadomo te czasy, bez jeszcze ten. To jakby, co by tam nie leciało, no to ona po prostu na, na zasadzie, co to za najgorsze gówno, co to za tekst, Kiedyś to wszystkie piosenki były o miłości, o czymś tam i tak dalej. I szczerze mówiąc, czasami, czasami zastanawiam się, czy aby po prostu ja już też nie przesadzam i się w tym nie łapię. No ale potem widzę. Yy, nie wiem, można tu przeklinać. Można, widzę, kurwa, widzę kurwa te skaczące jak piłki od ping dzieci na TikToku w myśli jakiejś kurwa choreografii do piosenki stworzonej, że tak powiem. Nieważne, no to tak, no, no to, no to, no to wtedy, wtedy, że tak powiem, no nienawidzę tego, że w jakiś sposób, co by nie mówić, no to jednak mamy pewne punkty wspólne, no bo obracamy się w podobnej branży, podobnej, no nie tej samej, ale jednak no, jesteśmy twórcami, więc wtedy, wtedy zdarza mi się nienawidzić tego, tego, czym się zajmuję i często, zwłaszcza też ostatnimi czasy, mam, mam taką, taką potrzebę nie to, że żałuję nie to, że cofnąłbym czas ale mam taką potrzebę, zwłaszcza teraz, w sensie teraz miałem troszeczkę więcej wolnego czasu przez ostatnie trzy lata. Natomiast teraz moja narzeczona spodziewa się dziecka z kolei, więc będę miał mniej tego czasu. Natomiast do przez te ostatnie trzy lata miałem taki plan i ogromną zajawę w sobie, żeby właśnie na przykład dociągnąć to do wyższe. Ale też, bo ja studiowałem prawo, kompletnie mi to nie się działo, bla, bla, bla. Ale też na przykład dociągnąć to wyższe, ale zrobić coś, co, w w czymś, w w czym, w coś, co mnie by zainteresowało. Na przykład, ja bardzo lubiłem film Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Zawsze mhm. moją zajawą w ogóle uwielbiałem język polski. Miałem wspaniałych też, też nauczycieli: Barbarę Ulicką, e, Agnieszkę Henel. Poz pozdrawiam serdecznie. Jakby zawsze ten świat mnie, byłem w tym maksymalnie porwany. Pisałem ludziom na 15 minut przed lekcją wypracowania z kolei za, za rozwiązywanie działań z matematyki, to był taki handel bartero, ten barterowy, barterek, <laughs> w, wymienny cholera, no i wracając jakby właśnie zaczyna za, 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 za mi i dalej mi, brakuje mi takiego pewnego uzupełnienia w moim życiu później zacząłem myśleć cholera, lubię lubię, 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 lubię klimat Skandynawii, lubię kulturę wikingów, może się zapiszę na przykład na kurs języka norweskiego teraz moje myśli częściej oscylują wokół takich zajawek, o, na przykład na strzelnicę biorąc pod uwagę też czasy i ogólnie, i też też nigdy tego nie robiłem, podobno fajna adrenalinka. Um, staram się bardziej, częściej myślę o tym, niż, niż jak bardzo nie nienawidzę muzyki, Kurwa, co oni robią na tym TikToku, ale no wiadomo, jakby wracając do, 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 do odpowiedzi na twoje pytanie, no tak, no to, to są, te, są momenty, że, że nie lubię tego, co robię, chociaż nie uważam, że to, co robię, jest tym, czego nie lubię. Tylko no, widzę tutaj różnicę. No ale ogólnie jest to postrzegane w ten sam sposób. Może trochę za motałem, przepraszam. No. Plus, um, ja się nad tym często zastanawiam właśnie. Jak psioczę na jakieś rzeczy, które są aktualnie modne, na przykład TikToka, to sobie zawsze przypominam moich rodziców, którzy nas widzieli, jak graliśmy na komputerze. I zostaw ten komputer, tak, tylko tak, przy tym tak, tak, komputerze, tak. tylko te gry. A teraz z tego zrobiło się takie wielkie industrie, więc może nie, nie, nie ma sensu za bardzo tak krytykować, bo okaże się, że za 20 lat to my będziemy tymi rodzicami, którzy wtedy tego nie czają. Tak. Nad, nad, I to też nie jest tak, że ja krytykuję. Ty, ty, bo to też tak właśnie kiedyś tak było z New School'em. Nie? Kiedyś tak było na przykład z autotunem, to, to, to jest dla może szerszego grona jest to taka wtyczka wokalna. Yy, bodajże. Rozpropagowana przez Sher i to już jakieś tam grubo, grubo w latach osiemdziesiątych. Whatever, nie wiem, nie znam się na tym. No i ona jakby tam harmonizuje, tak? Chyba na tym to polega wokal. Lub... Możesz śpiewać, z, nie umiejąc śpiewać. Z, tak? Zmienia głos. Zmienia głos. No i kiedyś to tak było właśnie. O jezu, ten autotune kiedyś. No i to jakby autotune był domeną nowej szkoły rapu. I kiedyś wszyscy właśnie chodzili. school'e, le, new school'e, te, school, te TikToki. Więc to też. No, no i wracając do porównania, no i tym autotune można było wykręcać zajebiste rzeczy. I, i, i do tej pory jakby teraz to, to już jest w ogóle na porządku dziennym i tak samo na TikToku można znaleźć bardzo fajne bardzo fajne materiały ja akurat no nie jestem takim dziennym użytkownikiem, natomiast no mam najbliżej no chociażby narzeczoną, która się ogląda TikToka i często są jakieś tam różne porady, czy to branży nie wiem zdrowotnej, no naprawdę jakieś spoko o na przykład miejsca, spoko knajpki spoko miejsca w danym państwie więc takie rzeczy jak najbardziej, no tylko mało ludzi ma świadomość po prostu, że ja też na wszystko patrzę globalnie. No mało ludzi ma świadomość, że jest to chińska aplikacja na zasadzie, że to działa w ten sposób, że ten algorytm jest stworzony tak, żeby po prostu na Europę i na Stany były po prostu wyświetlane jak najbardziej infantylne, jak naj... rzeczy, które jak najbardziej absorbują czas i jak najbardziej uzależniają. A w... Może no właśnie nie mamy do tego dostępu, bo Chińczycy mają troszeczkę inny internet, że tak powiem w przenośni i właściwie to może i dosłownie. E, no tam, tam te, te, tam te treści, które sama aplikacja proponuje, to są jakieś treści właśnie ciekawostkowe, przyrodnicze, dydaktyczne. E, tam jest, tam to jest jakby normą, nie? Więc to jest też jakaś, w jakiś sposób ten cały TikTok taki skrutowo, te, 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 ta dwuczłonowa nazwa dla mnie też jest, no, jakby takim kolejną cegiełką takiej geopolityki, takiej pewnej pewnej tak, to jest ciekawe. Tworzonej przez pewnych architektów, e, i, i, i no jesteśmy świadkiem, że tak powiem, powiedziałbym, bardziej już em, robót wykończeniowych, e, pewnego budynku, który budują ci architekci z całego świata dla nas już, już od wielu, wielu, że tak powiem, setek, od, od tam powiedzmy, nie wiem, XIX wieku, dajmy na to, kiedy to tam wojny napoleońskie i Rothschildowie, wiadomo, zrobili um... swoje. Tak, to jest... Z reguły jak gadam u siebie o jakichś teoriach spiskowych, to eksperci, którzy do mnie przychodzą, to tak do mnie patrzą bardzo sceptycznie. Natomiast jak rozmawiam o tej... Te, bo to, to jest też te, teoria spiskowa, że ten TikTok, który ma inną nazwę w Chinach, ma inny algorytm, mhm. ale jak o, o tej rozmawiamy, to jakoś eksperci są tacy bardzo... Dobrze, dobrze ją ak akceptują ją i mhm. mówią, że to rzeczywiście jest turbo dziwne, że coś takiego ma miejsce. No bo to jest podejrzane, że jednak nam serwują inne dane, niż serwują u siebie w kraju, co? Mhm. Tak, to, ja to... To jest bardzo ryzykowny temat z tymi teoriami spiskowymi, ponieważ no bardzo spora część z nich to tak naprawdę fakty. Nie? Tak samo jak kiedyś na przykład było, teorią spiskową było to, że na przykład CIA ingerowało w stworzenie rynku gangsta rapu na zasadzie, ten gangsta rap właśnie, ten, ten, ten taki, gdzie przede wszystkim było fuck the police, fuck the government i w ogóle, i w ogóle. Mało kto wie, że to jest już w odtajnionych w ogóle dokumentach CIA. To był, to była, to był plan, po prostu. To był plan na zagospodarowanie no, pewnej mniejszości. O tym nie słyszałem. Na, na, na po prostu, na stworzenie, na stworzenie pewnych autorytetów, którzy, zgubnych oczywiście, no, bo wiadomo, kim byli gangsta raperzy, co tam było wtedy gloryfikowane, nie? Jakby też generalnie, jak wyglądał lat rap lat osiemdziesiątych ten wcześniejszy, ja też nie jestem jakimś mega oldschoolowcem, ale wyglądał mniej więcej tak. Yo, kids, don't do drugs. I później była taka zmiana? hard and don't do drugs. I nagle mamy... Turn on, no a nagle, nagle mamy switch, nie? I nagle mamy. Fuck the police! No i tak, tak. No, ja też z kolei zawsze boję się, tak wracając do, do Puente o tych teoriach spiskowych, bo ja mam, mam, mam tę te, mam, mam te wiedzę, natomiast ludzie, kiedy, kiedy właśnie, w, zwłaszcza w internecie, kiedy, kiedy wchodzi ten temat, no to ludzie naprawdę. Tutaj trzeba by być po prostu obrytym, jak nie wiem, po użyję porównania pan Mencen, jeśli chodzi o, o jakieś tam powiedzmy podatki czy coś. Na zasadzie, że ja się boję po prostu poruszać pewne tematy, bo wiem, że ludzie od razu wymagają na zasadzie co, gdzie, kiedy, kto tak powiedział. Ale to dobrze, że tak robią. Ale ja to dobrze, że tak robią. Natomiast ja też z kolei mm, sam robię zawsze ten 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 research, tylko że nie przykładam do niego aż takiej wagi, na zasadzie, że nie mam wbite jakby dokładnie liczby, nie jestem aż takim pasjonatem tego wszystkiego. Więc czasami się po prostu boję, że ktoś mnie, e, że, że, że tak powiem, zagnie, ale w ten sposób nie, nie że mówię nieprawdę, tylko że po prostu no, będzie chciał ode mnie jakieś dopowiedzenie czy coś. No po prostu wyjdzie z założenia, że skoro gości już otwiera japę na jakiś temat, no to ja chcę więcej. A, a też, no i po prostu bardzo boję się tej sytuacji. Natomiast, no, do, mógłbym tak mówić tak naprawdę bez końca i idę o stówę, że gdzieś tam ludzie sobie w komentarzach odkopią, jakby i ten raport CIA i tak dalej, nie? Jakby, albo właśnie. Napiszą, bo jest taka stronka chyba, Snops się nazywa czy coś takiego, ona właśnie takie miejskie legendy, albo właśnie napiszą, co ten gościu gada. Ale nie, no właśnie w tej kwestii wydaje mi się. Dobra, teraz ja już, ja już. Ja już nie jestem. Ja już niczego nie jestem pewny, stary. Ja, ja, ja właśnie już przestałem wyskakiwać z teoriami <laughs> spiskowymi, bo jak słuchałem na początku podcastów, to słuchałem takiego podcastu, w którym było bardzo dużo teorii spiskowych, i później zapraszałem ekspertów, i tamci eksperci w tamtym największym podcaście na świecie, Urogana, oni się trochę boją <laughs> mówić Roganowi, że on pierdoli głupoty, Natomiast jak ja zaczynałem podcast, to oni się w ogóle nie bali mi czegokolwiek powiedzieć. Więc ja rzucałem jakąś teorię spiskową, a oni mówili, kurwa, z czym do ludzi? Okej, Ja się ty takie racjonalne, ale te moje teorie spiskowe w, w sensie to są bardziej, ja to patrzę po prostu na, na pewną, no tak jak mówię, inżynierię, jakby taką geopolityczną. No, na, na zasadzie jest coś takiego. Tylko też właśnie, i już, już też zakończmy, bo nie chcę tutaj jakimiś takimi pół, pół uzupełnionymi, że tak powiem, zdaniami rzucać, no ale na przykład nawet takie, takie coś jak to, że jesz na śniadanie bacon and eggs, jakby jajka z bekonem, nie? Nawet to było zaprojektowane przez. Mm, swoją drogą mistrza propagandy, to był troszeczkę, no, 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 no nie no, Goebbels to za duże słowo, ale to był gościu jeszcze przed działający w Stanach Zjednoczonych, on był generalnie mistrzem propagandy i to się jakoś inaczej jego tam nazywa, ojca czegoś tam, ojca, no nie pamiętam czego, no i generalnie było tak po prostu, że istniało jakieś tam, jakieś lobby mięsne, nie, nie zgadzało im się, nie zgadzało im się tam. No, nie zgadzała im się sprzedaż powiedzmy mięsa, więc wzięli takiego gościa i opracowali taką teorię, stworzyli jakby sieć, co, coś coś na zasadzie cukier krzepi nie? za komuny, stworzyli jakby i, i dajmy na to. No z tego co kojarzę, to mógł być, nie wiem, jakiś 1918, coś takiego, nie, te, te jakby te, te czasy, albo nawet i może ciut wcześniej. No i nagle do tej pory nagle jemy te, jakby nam się to wydaje takie pożywne i w ogóle to połączenie jest jakby takim klasycznym kanonem, nie? No, jakby idziesz w każdym hotelu, masz śniadanie i ten, a na przykład, chociażby to zostało zaprojektowane, zestawienie tych dwóch produktów, oczywiście też, no, jest dobre, nie? Ale jakby mnie to interesuje często, że spora część naszej rzeczywistości, właśnie jest zaprojektowana w taki sposób i i tutaj. Tutaj, tutaj różnie można to odbierać, bo, no bo zdaję sobie sprawę, że nawet czasami zdrowsze jest po prostu machnąć na to ręką i kurwa, nie wczuwać się nad tym, dlaczego akurat jemy jajka z boczkiem. No ja akurat mam taki charakter i też możliwości, bo tutaj nie ma co ukrywać, no, że jakby to, ten nieregularny czas pracy daje mi troszeczkę więcej wolnego czasu na powiedzmy, zgłębianie takiej wiedzy, zwłaszcza, że no. Tutaj, no tak tak samo jak na przykład system godzin e, prawny e, pracy, no, kiedy ja nie pracuję, no to nasz największy potencjał, wiadomo, jest z samego rana zawsze, czyli czyli jakby ten pierwszy potencjał, większość ludzi niestety oddaje jakby w miejscu dla swojego pracodawcy. Zmierzam do tego. Nie? Na zasadzie ja mam kiedy po prostu wstać rano i, i, i sobie coś tam przeczytać i tak dalej kiedy robiłbym to wieczorem, to pewnie już by mi się nie chciało. Podejrzewam, że... Bo, bo też oczywiście znam smak pracy normalnej i tak dalej. No i, i, no i tak jak, tak jak, tak jak gdzieś kiedyś też użyłem tej metafory, no, że powiedz takiej babce, która tam, wiesz, ledwo wiąże koniec z końcem, ma tam dwójkę dzieci na utrzymaniu, yy, wiesz, zacznij z nią gadać na, na porządku dziennym, tam czy wiesz, dlaczego akurat jemy yy, jajka z bekonem, czy wiesz, że to jest jakieś tam zaprojektowane, nie? No to ktoś na ciebie spojrzy i powie, gość, ale jednak to jest tak. I ale tak to naprawdę, to jest jedna z perspektyw moim zdaniem na takie rzeczy. Wiesz, zawsze będą jakieś dokumenty, które wskazują na to, że to zostało zaprojektowane i zawsze znajdą się inne e, dokumenty wskazujące tak. na to, że to jest wszystko w porządku i wszystko z tym okej. Okay. Zawsze znajdziesz doktora, który będzie twierdził, że to, to, jednak było to jest inżynieria geopolityczna i to zostało zaprojektowane, później przyjdzie inny doktor i powie nie, 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 to jest wszystko. Wszystko jest w tym w porządku, nie ma, nie ma czasami, co do tego dopisywać jakieś teorii spiskowej. Czasami mamy możliwość, dar, e, doświadczyć pewnych, pewnych takich sytuacji, gdzie po prostu nagle okazuje się tak e, na, włas, na własnym ciele, nie jakby doświadczamy. To jest fajna też taka historia, którą przytoczyłeś odnośnie tych lekarzy, bo ja akurat też o tym wspomniałem, wyleczyłem, w sensie wyleczyłem, no zatrzymałem taką chorobę psychosomatyczną mm, poprzez głodówki, poprzez niejedzenie. No i tutaj też już za Zaczynamy, otwieramy kolejnym, jakby wiesz, otwieramy kolejną kieszeń. Co, już, już tutaj. Co, co, co ci było? wiesz co to jest do, z, kiedy miałem 18 lat zaczął doskwierać mi po prostu jakieś problemy przy węzłach chłonnych, nie, z mhm. obrotem skóry one po, polegały się na tym, że na pachwinach i pod pachami po prostu tworzyły się jakieś ropnie, no jakieś takie wiesz, no szalone dziwne rzeczy wystarczy, nie chcę wchodzić w szczegóły, wystarczy że mm, że ktoś sobie to wpisze w Google, no i kompletnie wiesz bo ja byłem w szoku, jeździliśmy po szpitalach najpierw najpierw publicznych, później później, że tak powiem, byłem prywatnie też, jak już nawet jako raper, wiesz jakby swoją drogą różnica, bo, bo byłem u tego samego gościa, tylko najpierw byłem na jego dyżurze w szpitalu publicznym, a później byłem w jego klinice, to która zadychę oczywiście w ta, tam, a tam na służbę zdrowia, no to różnica jest jakby kolosalna i to oczywiście nie umniejszam dla tego profesora, bo to nie tak. Tylko chodzi o to, że tam po prostu masz, wiesz, to było tak, że złapać go na konsultacji, to nie szło, nie? Bo pamiętam jak on szedł tymi korytarzami, no to wiesz, po prostu wianki ludzi za nimi byli, byli nie? I pamiętam jak dziś jak no no jak o mój ojciec nie mógł się z tym pogodzić, no bo ja też 18 lat przerażony, ta choroba, nie wiadomo, to jest choroba psychosomatyczna. Już już zaraz dojdę do, do brzegu. Mhm. No i wiesz, na zasadzie choroba skóry, więc od razu zamykają cię docelowo na tym skrzydle, wiesz, tam jakieś ludzie, którzy tam chorzy na po prostu łuszczycę, wiesz, jakieś takie... No, hardkorowe przypadki. Na ciężko zasadzie uleczalne. Takie, ciężko uleczalne, na zasadzie, ja, by, ja by tak wiesz, 18 lat i tam wiadomo, taki stary szpital we Wrocławiu. Nie pamiętam, to chyba nie ten, na, nie na Borowskiej. No, tam, jak się jedzie na Grunwald, na, jakby w stronę, w okolicach Grunwaldu, tam, nie? Mówię, mówię dla tych, którzy są z Wrocławia, może mi pomogą w komentarzach. Ja wiem, który, takie ale nie stare pamiętam. skrzydło stare, które wyglądało jak. Byłem, jak, byłem tam na nie wiedziałeś, nie wiedziałeś, czy tam idziesz na operację, czy nakręcić jakiś urbek, wiesz o co chodzi, nie? No i słuchaj. No i, no, i, no, i wiesz, no ja przerażony wiesz, odbyłem pierwszą operację, nie wiem, na, na, na wycięcie mi pach, nie, z nie, z tego wszystkiego. Oczywiście, czy chcę narkozy, czy coś, no to tam no, nie chcą robić tej narkozy publicznie, więc zrobili mi mie znieczulenie miejscowe. Stary wiesz, leżę, mam podniesione ręce na świadomce, nic nie czuję, i tylko widzę, jak ludzie jacyś chodzą w kół mnie, i tam po prostu. Wiesz... Nie zemdlałeś? E, nie, nie pamiętam, to była jak jedno takie ten... Dobra, dalej, no jakby goję się z tego, bo, ponieważ rany po tych, rany po tych chorobach, e, po, 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 po tym zabiegu, oni nie mogą ich zaszyć, one muszą... One I one się mega hardkorowo goją pod tak, pachą. Tak, mega, co? one są zostawione do samoistnego zagojenia, czyli jesteś 8-9 miesięcy wycięty, nie? Jakby tam ludzie, z którymi leża le le leżałem, e, wiesz, no jeden gościu miał to... Wycięty chorobę, z aktywności fizycznej. Z aktywności fizycznej, z ruchu, stary, wiesz o co chodzi, nie? A, a, jeszcze, a jeśli tego nie zrobisz, no to z tych, z tych gruczołów, wiesz, tutaj po prostu no to wszystko, że tak powiem, żyje, nie? No nie chcę mi się wnikać w szczegóły, każdy może, sobie, każdy może sobie to wszystko rozkminić i przekminić. No i tam wiadomo, byli goście na tym oddziale w dużo gorszym stopniu, na przykład, którzy mieli to na całych plecach czy coś, nie? Jak kurwa przerażono 18 lat. I słuchaj dalej, nikt nie wie, co to jest. Jest to choroba psychosomatyczna, nie? jakby za moment pojawia mi się to na pakwinach stary, jadę, zrobię to samo, mówię tylko kurwa, tym razem już, wiesz e, znieczulenie, fulnie i tak dalej dobra, e, jakby to wszystko działo się równolegle, kiedy zaczynałem moją karierę, nie, jakby latałem tam wtedy na koncerty z Ostrym, stary, z tymi opatrunkami, kurwa, kto wtedy był na przykład ze sceny, potrafiło mi spod pachy wypaść jakaś, e, jakaś kulka z watą, wiesz, jakby oczywiście zaraz to wybierałem, nie, ale to było po prostu, no hardkorowe, nie, Jak gdzieś się przybierałem na backstage'ach, kto, kto był wtedy to może pamiętać na takie sytuacje. No i słuchaj, no jakby ko kolejny raz, to, to jakby to jest jedyna diagnoza, nie? Jakby w całej Polsce wpisujesz to hasło, nie ma nic, nie? Moja, moja matka prze przewertowała wszystkie jakieś niemieckie fora, nie wiem, wszędzie. No nie ma nic, jest po prostu mm, jest po prostu. No, tak jak zakłada medycyna, a medycyna zakłada e, dwa rozwiązania, jakby usunięcia problemu: chemiczne albo mechaniczne. Mechaniczne, czyli wycięcie, wycięcie? chemiczne, czyli przyjęcie jakby tak, takiego preparatu, który usunie problem. No i czemu się nie zdecydowałem na chemiczne? Ponieważ wtedy, kiedy miałem 18 lat i zaproponowano mi to rozwiązanie, to jak ja kurwa odwróciłem tą kartkę i stary przeczytałem, <laughs> jakby co tam może ze mną być, nie? To ja mówię, ja nie wiem, to oni chyba chcą, żebym tutaj już został, stary, na najbliższe dwa lata, a nie dwa tygodnie, nie? Więc więc oczywiście się na to nie zdecydowałem. No i dobra, no wiesz, z blizny nie i tak dalej. Dobra, okej, okay, ro rozwija się ten. Dwie operacje, bla, bla, bla. Mam stary 27 lat i jestem już tam, kurde, sariusem seri jakby, wiadomo, tym takim sariusem, powiedzmy, przyjętym za artystę stary, nie? Mhm. No i znowu się to dzieje, nie? Jakby znowu coś na bliznach, jakby znowu coś tam zaczyna się, wiesz, dziać, nie? I ja, jakby to w, tym, musi być w tym momencie to było to, że jakby ja mówię, stary, no kurwa, no nie ma opcji, nie? Jakby... Nie ma opcji, że ja, że ja coś takiego ten, nie, ale mówię ki, no i idę stary, trzeci raz idę tym razem już we Wrocku, we Wrocławiu, bo okaza okazało się, że ten lekarz, który wtedy ten, to on w ogóle jest jedynym profesorem, który się kurwa tym zajmuje, stary, nie? I ma swoją klinikę w ogóle. Więc idę do tej kliniki, nie? Płacę dychę, stary, operacja trwa jeden dzień, następnego dnia stary wychodzę. No ale znowu, to jest wszystko do, do samozaleczenia, stary, znowu do 8 miesięcy leżę, tyję, dostaję kurwa depresji, stary. Czy tym trzeba naprawdę e, leżeć przez tyle czasu? No, no jakby, wiesz, masz tutaj wszystko porozwalane ja. na zasadzie wiesz chodzisz chod jakbyś miał po prostu przez, nie wiem siedem miesięcy ręce w gipsie nie jakby no możesz nie leżeć no ale co możesz innego robić nie jakby wiesz to co każdy co, ruch to przeszkadza tak, ga się nie, rusza wiesz, nie jakby jedyne co ja mogłem ubrać pamiętam to jakieś bluzy rozpinane stary, ja do tej pory mam wstręt e, przed na przykład wkładaniem takich obcisłych e, hoodies, stary bo, bo nie wiem stamtąd mi tak przyszło nie bo to mi się ko kojarzyło wiesz z bólem i tak dalej wiesz jednocześnie rób to jednocześnie rób, bądź w branży koncertowej nie i tak dalej no i stary wiesz ja to zawsze na na przykład ukrywałem, na przykład tego, o tym też nie wspominałem na tych konceptach i tak dalej. No i w końcu do, dorosłem do tego, jakby nabudowałem w końcu taką chwilę, że stwierdziłem, że nagram o tym numer, nie? Jakby użyłem tego na płycie Anti-Hype 2 w takim numerze ze szpakiem, powiedziałem to po prostu, kurwa, pierwszy raz. Na zasadzie wyjebany, tak jak teraz to mówię, teraz wiem, że ludzie sobie wpiszą trądzi go odwrócony, zobaczą to, to, co tam zobaczą. U mnie to nie było aż w takiej hardkrowej formie, ale niech widzą, stary, nie? Mhm. I wiesz, i wyobraź sobie... Tr trądzik odwrócony, czyli coś ci do środka wchodzi. Tak, dokładnie. Jakby... I to jakby są różne, różne odmiany, jakby odmiany, no. Są różne choroby dookoła tego, natomiast to jako to jest to choroba psychosomatyczna, czyli taka, która generuje się, stary, ze stresu, Ze stresu. Nie? No A ty jeszcze koncerty czyli, grałeś. Czyli z, czyli z niczego, nie? Ale generalnie, no, jak, wiesz, czyli jakby diagnozą jest... I, i to też było nie tak no, jak no ja z niczego, no ze stresu. Diagnozą jest... Się... Pan się nie stresuje, nie? A stary, wiesz, ja przyjeździłem wszystko, nie? Jakieś Katowice. Jedni mówili, że na no jakieś hardkorowe kroplówki z witaminy C. Coś tam, coś tam, coś tam coś tam wiesz, nic, nie? No i słuchaj, wracam stary z tego Wrocławia po tym jednym dniu, dobra, funkcjonuje z sobie seriusem, nie? Przychodzi 28 rok życia, nie? Kurwa patrzę znowu, nie. Mówię nie, no nie, nie, mówię nie tym razem, nie? Mówię jakby nie, ma, nie, jakby nie ma takiej opcji, nie? I teraz bo spinam to wszystko więk wielką y -y -y. klamrą, wracam teraz do tego, że czasami te wszystkie teorie spiskowe, czasami teorie spiskowe w cudzysłowie, czasami los podrzuca nam takie wydarzenia, które że dzieje nam się coś, że, że, że sprawiamy, że dzieje się, dzieją się takie fakty na zasadzie, które tak bardzo nie powinny być faktami, że zaczynamy właśnie wierzyć i szukać pewnych takich powiązań, które być może zostały przeoczone albo celowo zostały zostało zrobione tak, żebyśmy my je przeoczyli przez tych architektów. Wiem, że to może dziwnie zawrzeć. No i słuchajcie, no i szukam, szukam jakiegoś tam sposobu oczyszczenia trafiam na głodówki, nie? Jakby głodówki, nie jedzenie, jakby um, docelowo to była to pancha karma, tak się to nazywało. To, to pochodzi to w ogóle z medycyny hinduskiej. Medycyna hinduska um, to jest powiedzmy medycyna, no jakby ta sięgająca, najstarsza, sięgająca nawet 2000 lat przed naszą erą. Dla nich wszystko, co my przyjmujemy, mm, jest nazywane medycyną angielską, no bo tam dla tych, którzy nie wiedzą, Anglia dosyć krwawo, a później mocno trzymała, że tak powiem, Wiem, Indie, jako państwo kolonialne, no i dla nich wszystkie antybiotyki, i tak dalej, to jest medycyna angielska. Oni mieli swoją, swoją jakby głodówkową, i, i, i tak. I jakby po, do, dobre mamy teraz czasy paradoksalnie też w tym wszystkim, że ta wiedza dzięki też. No, takim też TikTokom, i, i, i dzięki internetowi, ta wiedza wraca i coraz ciężej ją ukryć. I jakby no najśmieszniejsze jest to, że, że powiedzmy przez, przez powiedzmy 90, przez powiedzmy jeszcze nawet do 2000, nie wiem, 50, jeszcze byś to powiedział otwarcie, nie? I tak dalej, na zasadzie, aha, no, jakby do płęty. No i to, to, to leczenie przede wszystkim polega na niejedzeniu, na niejedzeniu pięciu, przez 5 przez dni. Jest to oczywiście Przede wszystkim polega sama woda. Sama woda i zioła, które jeszcze w ogóle przyspieszają te wszystkie procesy, że organizm to w ogóle traktuje jakby śnieja 31, nie? I jakby medycyna... Już wtedy, 2000 lat przed naszą erą, wiedzieli, że organizm patrzy się... Na organizm patrzy się holistycznie, jako całość właśnie. Że my jesteśmy całością, jesteśmy inteligentną całością, nie licząc też naszego mózgu, nie? Na zasadzie, że nasz organizm sam w sobie jest inteligentnym zbiorem komórek. I... Mogą sobie też Państwo wyobrazić, że organizm jest na tyle inteligentny, że kiedy przestajemy jeść, on wtedy, w po, powiedzmy dwóch, trzech dniach, wprowadza się w proces, który nazywa się autofagią. Jest to proces, który polega na kanibalizowaniu własnych komórek, i organizm w swojej. Idealnej strukturze, że tak powiem, kurwa natury, zaczyna ten proces od jedzenia wszystkich chorób, negatywnych złogów, wszystkiego co złe. Po prostu zaczyna jeść najpierw wszystko to, co jest nam najmniej, nam najmniej przydatne, nie? No, i żeby było śmieszniej, jakby to jest w ogóle zapisane od 2000 lat, nie? I jakby gdybym to ja powiedział to, co teraz mówię 15 lat temu, czy coś, no to w ogóle by mnie obśmiano. Teraz, teraz też się zdarza, że ktoś mnie obśmiewa. Natomiast wracając nad badania nad procesem autofagi i tak dalej, prowadził bodajże jakiś tam koreański uczony, który, chyba dostał Nobla za to i to w ogóle w 2000 tam jakimś, nie wiem, 16. też nie chcę tu rzucać tymi datami, zobaczcie sobie, nie? To wszystko można jakby ten dostał Nobla za badanie nad tą dziedziną, nie? Możesz sobie autofagia Nobel nawet wpisać, nie? I jakby Nobel za poznanie mechanizmu recyklingu komórek. Yoshiri... Yosh Nori Oshumi, chyba się czyta. Nie wiem, nie, jakby tutaj nie pomogę? W Nobel 2016, z tego co widzę. 2016, no i, i słuchajcie, i wyobraźcie sobie, że jakby wracamy do mojej sytuacji, no i kurwa, no co, no, ja mówię, no, ja nie będę tak żył, jeszcze nie teraz, kiedy jestem spełnionym raperem, no nie będę szedł pod nóż, nie? ale nawet ki, powiem wam, ja już nawet byłbym w stanie chodzić pod ten nóż, tylko ta narkoza, to obciążanie serca, przecież ja nie będę co trzy lata się podłączał pod narkozę, bo, bo ten, nie? No i po prostu dałem temu szansę. Pojechałem tam. To, to, to... Pojechałeś tam? To znaczy gdzie? Pojechałem tam, po, powiedzmy jest to... Było, to... było to zgromadzenie takie pewne osób, które się tym zajmowały. Na zasadzie osoba, osoba, która to kto prowadzi, miała dwudziestoletnie doświadczenie, jakby w Indiach jak, jak się przeprowadza, ponieważ no to... To jest, to jest, powiedzmy cały proces przeprowadzania tego. Tam oczyszcza się po kolei trzy płaty wątroby, o, oczyszcza się trzustka, trzustka, e, nerki, włosy, wzrok, całe ciało. E, kto chce, może sobie wpisać ja, jakby, taki, taki, ja jakiś wyjazd na taką odnowę, coś takiego. Tak, dokładnie, tylko, że no, to nie jest taki właśnie, to jest hardkorowe. Od razu mówię. Ja, ja też z kolei kto chce, niech sobie pogrzebie, szczerze mówiąc, bo, bo, bo też no, możecie sobie wpisać Rasa Jana. O, to, to powiem tak, po prostu. Ehm, no i wiecie, wiesz, to, to w ogóle nie jest wracając do takiego przebiegu, to no nie jest żaden wyjazd spa i tak dalej. To jest hardkorowe i nieprzyjemne. Ja generalnie. Pojechałem tam raz, i raz z tym swoim spojrzeniem, a dwa też po trzech latach trasy koncertowej, nie? Przecież jak ja drugiego dnia, jak ja, trzeciego dnia to było, jak, jak mi zaczął ten woreczek żółciowy, jak ja zacząłem wiecie, wymiotować na zielono, nie? Jakby, ale to jest przesrane, bo to, to ty, ty wszystko to widzisz, nie? Ty nic, nie piłeś nic innego oprócz wody, nie? Jakby przez Jakie nie pięć dni i, i ziół i nagle zaczynasz taką starą żółcią, nie? Jakby, o, która aż pali, aż, aż piecze się w przełyku stary, nie? Naprawdę to, co się tam dzieje. E, no i słuchajcie, nie? No i jakby generalnie odbyłem to raz. Mm, teraz w marcu jadę na dziewiąty raz. E, dziewiąty e, raz? Będziesz dziewiąty tam? raz. E, co ile tam jedziesz? Jeżdżę tam teraz co, co pół roku. E, wbrew pozorom bardzo wielu lekarzy tam spotykam. Spotykam bardzo. No, może nie bardzo wielu, ale spotykam wielu ludzi z Polski. Z, z Polski, z, z show biznesu, na zasadzie z, z popu, nie, z jakiejś tam, jak to się mówi, telewizji informacyjnych, bla, bla, bla. Też wiadomo, to, to nie jest jakieś tam miejsce, żeby tam też, wiadomo, się teraz chwalić, kogo tam nie spotykam. Mhm. Natomiast no i to, i, i to w ogóle, wyobraźcie sobie. Za drugim, później trzecim razem wyobraźcie co, sobie co, to zatrzymało tą chorobę. Te zatrzymało w jakim sensie co się Zatrzymało te rzeczy, które gdzieś tam już się ze mną działy, które jakby zawsze prowadziły do tej operacji. Czyli wyłączyło po tej się. kolejnej. Mhm. Tak, znikło samoistnie w ogóle, znikło samoistnie, a teraz jest taki utrzymu, utrzym, utrzymuje status quo. Jakby nie, czyli Czyli, tak czyli się zatrzymało po prostu. Tak, z, nie, tak, nie dokład, idzie do przodu. Nie idzie do przodu i wycofały się te wszystkie miejsca, wszystko to jest jakby. No, że tak powiem, nic mi nie dolega, nie mam żadnych ubytków, nie wiem, chodzę na basen, jakby nie mam nic, a to jakby jest, jestem kompletnie zdrowy, nie mam, nie mam żadnych śladów i na ciele poza bliznami pooperacyjnymi. I tak, kiedy ja? to zacząłeś robić? No i, no i zacząłem to właśnie zrobić, trafiłem tam, e po mojej e, czwartej operacji na to. Właśnie kiedy już miałem już ten, już ten hajs, po tej operacji, za pry, mój prywatny hajs. W sensie za tą dychę w prywatnym tym. Kiedy znowu 2-3 dwa, 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 do... lata. Słucham? 2-3 lata. Zastanawiam się, ile czasu minęło od tamtej pory. 5 pięć lat, pięć mhm. lat, nie? Czy no. od 5 lat ci to nie wróciło? Od 5 lat mi to nie wróciło, jeżdżę na te głodówki. Naj, naj, najwięcej e, podczas, w miesiącu raz bo zdarzyło mi się nawet na, dwa, na, dwa tak, na dwie takie pojechać, że najwięcej przez 31 dni nie jadłem 14 i, i żeby było jeszcze śmieszniej. Normalnie tam funkcjonujesz, grasz koncerty, jeździsz autem, wiecie, to w ogóle generalnie. Nie rozumiem. Czyli jedziesz, myślałem, że jedziesz tam na taką jakby odnowę, czyli siedzisz w jakimś tak. ośrodku przez... I siedzisz tam, jakby czyli masz... grasz koncerty? Masz dużo zajęć oddechowych, nie, i tak dalej, podczas pobytu tam, no ale na przykład u mnie się tak zawsze zdarza. Tego akurat nie polecam, bo ciężko, no nie jest, nie jest, nie jest to łatwy koncert, ale często mi się zdarzało tak, no bo wiadomo, na taką głodówkę przez tydzień się przygotowywujesz, przez tydzień jesz same jakieś tam lekkie warzywa, nie jesz w ogóle jakichś tam przypraw, mięsa, ciężkich rzeczy. Po tej głodówce twój organizm jakby jeśli chodzi o, 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 o narządy pokarmowe jest zbliżony do niemowlaka, nie? Na zasadzie ty musisz po prostu... Krok po kroczku od gotowanej papki przez tydzień wracać do, do, jak wiesz, jakbyś tam, nie wiem, opierdolił dwa pęta kiełbasy, jakby zaraz po głodówce możesz nawet trafić do szpitala, tak wiesz, nie, że z bólem, tylko naprawdę coś ci się może stać, nie? Jakby. Czyli to nie jest niebezpieczne, trzeba uważać. Tak. I na przykład, no mi nieraz tak miałem, że miałem wcześniej zabukowany koncert i na przykład w piątek wracałem z głodówki, a w sobotę grałem koncert, nie? No i. i, i... Jakby ta, to co się dzieje z tobą podczas podczas tego niejedzenia, to jak bardzo się oczyszczasz wszystko, to jak, jak jaką energię w sobie gromadzisz, to jak się czujesz po, jest w ogóle czymś zupełnie odwrotnym od tego, co jest nam nauczane, nie na zasadzie wiesz, o nie zjedz, bo nie będziesz miał siły, nie i tak dalej. Jakby to jest w ogóle każda głodówka wygląda inaczej. Moja pierwsza głodówka wyglądała tak, że wiesz, organizm e, dawał znak, e, organizm dawał znak, że Coś jest nie tak, bo nie, nie jadłem, wiesz, już pięć dni jadłem jakieś tam buliony, no i nagle nie jem dwa dni, nie? I wiesz, ja spodziewałem się za pierwszym razem, że będę leżał, po prostu nie będę miał siły. Ja tak, źrenice takie... Patrzę, która jest godzina druga w nocy, i ja mówię, Jezu, to ja już nie śpię, położyłem się o 23, nie? Chodzę w nocy jakieś pompki, co się okazało, no kiedy organizm wysyłał SOS, nie? Organizm wysyłał SOS, na zasadzie czytał to tak. Hej, hej, stary. Musisz, tak, no, musisz, musisz iść coś zapolować, stary. Pierwotnie, nie? Jakby wręcz zgromadził mi te y, siły, jeszcze mi wyrzucił, nie? G na zasadzie, że, stary, nie jadłeś już tyle i tyle, jeszcze wręcz tym bardziej byłem pobudzony, pod nie mogłem spać, robiłem jakieś pompki, nie i tak dalej. Na kolejnej głodówce, jakbym mógł, to bym przespał. To zawsze samo się programuje. Eee, tam robisz też. Ja też nie chcę, jakby też do końca sprzedawać takiego całego, jakby know-how i tak dalej, bo to sobie każdy może ten, jakby wracając do płęty, nie? jakby wiesz no ja oficjalnie ja, ja to mówię oficjalnie miałem oficjalnie tą chorobę wiesz wiesz co jest śmieszne śmieszne co, co jest zastanawiające bo bo ta psy, to psychosomatycznie może ja gdzieś byłem ja też pracowałem jak miałem tam 17 18 lat na myjni zastanawiałem się może gdzieś się skaleczyłem ale z kolei też byłem zawsze bardzo wrażliwą osobą może po prostu tak kumulowałem te myśli że mi się to stało i tak dalej do czego zmierzam stary bardzo wiele moich znajomych nawet rodziców moich znajomych teraz w dzisiejszych czasach zaczyna mieć na przykład tak takie akcje, nie? Na zasadzie, że ktoś mi mówi, na, na mówi, że stary coś takiego mu się tam zaczyna dziać, i on nie wie, on mentalnie. I teraz dostaje, są do ciebie się odzywają, bo dopresji. wiedzą, że też to miałeś, nie? Czasami tak, dostaje depresji i tak dalej. No i jedna, no jakby tak też zamykając ten temat, ale odnośnie, bo to się wszystko spina fajną klamrą, i odnośnie do dorośnięcia, do, 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 do tego, że czujesz się na tyle pewnie, że możesz powiedzieć pewne rzeczy, no to. To, to czasami warto to zrobić, warto się przełamać, warto czasami przełamać w, w, własny wstyd, własne opory, bo, bo czasami nawet nie wiemy, yy, nie, nie wiemy, jak może się to potoczyć dalej. Tutaj jest taka właśnie anegdota, bo, bo, bo jakiś czas temu właśnie mama kogoś, kogo znam, powiedzmy, zaczęła mieć takie problemy. Kobieta, powiedzmy w, w średnim wieku, no kurwa, depresja, przecież wiesz, zaczyna coś się tutaj, wiesz, powiedzmy, dziać, jesteś wyjęty. Nie? I najgorsze, jest, ten... nie wiesz, czy to będzie kontynuowało. Mówię, Nic, a, a... Nie, nie, wiesz, co ci się dzieje, nie? I mówię ci, i każdy lekarz mówi ci coś innego, nie. To na szyi też może wyskoczyć przy tych chłonnych? albo gdzieś tutaj? Kurde, ja miałem akurat pod pachami i w pachwinach, nie? I jakby no. w mówię pachwinach ci, to musi być hardcore, co? Stary, no pomyśl, <laughs> ja to, nie wiesz, no ale mówię, no spotkałem też wtedy, e, wtedy gościa, co miał przez całe plecy, nie? Jakby, No te, no, no ale no i wiesz, i puentując okazało się, że wyobraź sobie, że no bo co jak, jakby ludzie tak jak kiedyś moja mama i my szukają po internecie, szukają i jakby kurwa, nie wiem, stary, co z tym zrobić można, nie, i tak dalej. Jakiekolwiek drogi. I pamiętam, rozwalił mnie taki moment, kiedy właśnie znajoma, mama te, tej mojej znajomej szukała gdzieś po forach i stary, e, natknęła się tam na e, mój utwór, nie, jakby wklejony normalnie, wiesz, gdzie jakby wśród tych ludzi na, na tej jakiejś grupie, ja nawet nie wiem o, o jej istnieniu, nie, i tam na zasadzie, wiesz, jakieś komenty typu, damy radę, jeśli wiesz, jeśli on to miał, jak jakby to, i jeszcze, i jeszcze śpiewa, to my coś tam, to my damy radę, nie, i tak dalej. Ja też z kolei, no tak jak, tak jak z teoriami spiskowymi, tak tutaj, tutaj mam tylko fakty, nie? Jakby mam fakty, jestem tego pewny, no ale kurwa, też nikomu tego nie polecę. Na zasadzie nie wezmę odpowiedzialności za kogoś, że ktoś pójdzie, zrobi tą samą drogę, co ja. Jakby, ja jestem przekonany, jakby że, że to mi pomogło, ale od razu mówię, żeby tutaj też nie było ten, a zmierzam do tego, że śmieje się, ponieważ dla mnie jest to bardzo ważne, mi to uratowało życie. Robiłem to milion, jakby po, pozwala to też bardzo dobrze poznać swój organizm, nie? Stary, obcujesz sam ze sobą i swoimi, że tak powiem, Mogę? wydzielinami. Mogę cię to chciałem do... tylko mhm. Chciałem tylko spłętować jakby tylko ten, i po prostu czasami rozwala mnie to, zwłaszcza gdy przy ostatniej głodówce, tam najdalej 6-7 miesięcy temu, udostępniłem, że jadę na tą głodówkę i tam wiesz, na Twitterze, Sarius namawia ludzi do głodówki i tam, wiesz, jak, jakiś, kurwa, e, właśnie e, e, artykuł typu w XXI wieku, kurwa, coś tam, gościu, jaki zabobon, nie, i tak dalej. I wiesz, i tam wszyscy świeżo po dyplomowi, kurwa, e, ci e, e, od diet, kurwa, nie, świeżo po studiach, wszyscy e, do, doradcy ży, di, diety żywieniowej i tak dalej. Jak to, Jezu Boże, wiesz, tam jedzą mnie w tych komentarzach. No, ale ja też nie jestem, ja też, no, jakby no nie będę się z nimi kłócił, bo to oni są, ekspertami, on, no. oni są ekspertami. Ja mam tylko chorobę, która z tego jakby nie śledzę teraz statusu, ale raczej patrząc na to wszystko, na, jakby na, na jej genezę i tak dalej, to raczej jest to choroba jeszcze, wydaje mi się, dalej nieokreślona. No ja mam tylko to, że udało mi się to zatrzymać. nie Tylko to za mną przemawia i taka jest po prostu moja historia i to też jest dobre na zasadzie... To tak naprawdę przeklinałem tę chorobę, nienawidziłem tego faktu, a nagle okazało się to tak naprawdę powiedziałbym, a w sumie jakiś z tym. Teraz powiedziałbym to nawet jakimś takim lekkim prezentem. Lekkim prezentem od losu. Przecierpieć te wszystkie no, najgorsze lata, kiedy nie wiedziałem z tym, ale lekkim prezentem, bo dzięki temu właśnie to dało mi taką kolejną cegiełkę, że kurwa, ten świat może nie działa do końca tak jak przyjęło się, że mówi się, że działa, nie? Jakby to mi taki i w moim życiu wiele takich sytuacji były, to były takie małe wyrwy, które, które zbliżały mnie gdzieś bliżej, powiedzmy, do, do, do jakiegoś takiego poszerzenia własnej świadomości i samostanowienia o sobie, ale jeszcze, jeszcze nie dotarłem do tego jakby, więc można powiedzieć, że wiem, co nie jest prawdą, ale nie wiem, co jest prawdą. Chcecie zapytać jeszcze o te wyjazdy. Mówiłeś, że oprócz tego, że robisz głodówkę, są tam też ćwiczenia oddechowe. Dużo jest tych ćwiczeń oddechowych? <grym> raczej, no są, nie, Pytam, ale też wiesz, bo do... jakby nie chciałbym teraz, żeby robić tutaj takie jakby, wiesz, broszurki programowej z tego, ja nie? nie, ja, nie wiesz, ja to w ogóle no. nie w tym kierunku zmierzam, bo chodzi mi o to, że ćwiczenia oddechowe też relaksują twój organizm. Jest duża szansa, że hmm. nawet same ćwiczenia oddechowe mogły na ciebie na ciebie tak wpłynąć, że po prostu to zaczęło się cofać albo przynajmniej się zatrzymało. A druga sprawa, no to jest jakby bardzo dobrze przebadanym efektem jest efekt placebo, więc to samo to, że wierzysz, Dokładnie. że to ci pomaga, być może nawet samo to ci pomogło. Być, być może, być i, może. I być może Inna osoba tam pojedzie, wcale jej nie pomoże, a być może też pojedzie i pomoże, bo też to... będzie miała efekt placebo. Dlatego, dlatego, wiesz, dlatego. No nie wiem, to dla, dlatego nie przedstawiam tego w taki sposób Znalazłem SPOSÓB! Nie, jak w eureka, tylko po prostu mi sugeruję. No, mi, mi pomogło. Mi, mi pomogło. I, ja, i, i to ja... też daje, że tak powiem, szereg innych jeszcze zalet, jakby pomijając oczywiście tą, ten mój główny powód, nie? Natomiast no to też bardzo udoskonala ciebie jako postać, jako ducha, jako... No ciebie, ciebie jako byt, nie? Jakby... Ja mnóstwo słyszałem historii właśnie takich specyficznych, że ludzie mają jakąś chorobę, na przykład z łuszczycą, słyszałem jest taki fighter MMA w Stanach Chad Mendes, i miał pokazywał swoje zdjęcia swoich piszczel, i takie piszczelę mega zniszczone tą łuszczycą, i mówił, że nic nie był w stanie z tym zrobić i przeszedł na dietę carnivore, czyli zaczął jeść same mięso i później ma pokazane piszczel z łuszczycą, piszel bez łuszczycy po przejściu na dietę carnivore. No I on właśnie. też mówi, że być może ta dieta, być może coś innego, być może, nie, może placebo. Może to, że tak w nią uwierzył, ta to, dokładnie, dieta, ale, ale ważne, że mu pomogło, a wcześniej nikt mu nie był w stanie tak, pomóc, więc dokładnie. takie rzeczy też są ważne. Tak no. jeszcze zamykają bo tak chciałem tylko w miarę, w miarę dygresji, może gdyby ktoś na, na przykład, nie wiem, no jakoś tak nie, nie, nie zdobywał się na takie hardkorowe rozwiązania, no to na bank też, jeśli w moim wypadku odstawienie cukru, e, glutenu, e, no generalnie jedzenie wszystkiego, jak najwięcej wszystkiego, co ciemnozielone, jeśli chodzi o białko, to nie wiem, kurde, owoce morza czy coś takiego i jak najwięcej po prostu, jak najmniej przetworzonej żywności, jak najmniej makaronów, tych glutenów jak najmniej cukru. To tak tylko... Dba, dbasz o dietę? Słucham? Dbasz o dietę? Cholera, no niestety nie, no niestety nie. Dbam, dbam o to, dbam o to. O, dobra, jakby ja jestem, ja, ja ćwiczę, powiedzmy tam sześć razy w tygodniu. No wiadomo, żeby dobrze grać koncerty, kiedy mhm. już będę je grał, ale jakby ćwiczę po to, żeby. Żeby, kurde, żeby tkwić w punkcie zero, jeśli chodzi o moją sylwetkę, jakby... Żebyś mógł jeszcze ser. Tak, dokładnie. Oczywiście, no nie jem, nie jem tego, staram się przestrzegać produktów, e, o, które właśnie wymieniłem, nie, no to, to, ale to też nie jest tak, no kurde, no powinienem, no stary, idealnie, no nie ma co ukrywać, no ja powinienem, jeśli o mnie chodzi, jak znam siebie, no to powinienem, mnie, mnie nigdy do mięsa nie, nie ciągnęło. To też jest właśnie ważne, żeby słuchać samego siebie. Często jest tak, na zasadzie też w 90 często tak było, że na przykład czegoś kurewsko, przepraszam, Możesz bardzo. Raczej nie, bo ja też, wiadomo, byłem, jestem no, z bloków, blokercem, więc. Ja też jestem z bloków, blokercem. wiem w jak... o co chodzi. Nie? Jakby czasami, kiedy <laughs> się zbyt swobodnie, to. A, a to też nie jest, jakby, no, ja, ja to też nie jest y, sposób, w jaki chciałbym prezentować swoją postać, obra. Dobra. No i się zgubiłem. E... Mówiłeś, i nie, to nie mięsa. A no, no i wiesz, że to też było często tak, że no, w tych dziewięćdziesiątych ktoś czegoś mega nie chciał, jakby całym sobą ci odrzucało, nie, a ta, a ta pani z przedszkolanka czy babcia, czy mama ci dosłownie, no że nie wstaniesz od stołu, jak nie zjesz, nie, i ty tam brałeś akurat ten produkt i już dosłownie drgawek dostawałeś, nie, to to naprawdę to to często jest tak, że organizm po prostu sam coś, coś ci mówi, że, że to nie jest jakieś tam twoje już widzimy się od dziecka, tylko organizm przez całe życie wysyła nam takie pewne symptomy. Nie? Jakby wracając do tego, ja nigdy właśnie nie byłem mięsnym gościem, Zdarzy mi się steka wjechać nie i tak dalej, ale na przykład, no, jeśli o mnie chodzi, no to bo pytałeś, czy, czy mam dietę, no to ja powinienem właśnie jeść jak najbardziej, jak najbardziej wege, jak najbardziej takich mało składnikowych produktów, mało przetworzonych. No niestety kocham kuchnię włoską. W ogóle, w ogóle też kocham kuchnię. Uważam, że Polska, jako polska kulinarnie stoi na zasadzie, stoi bardzo, bardzo wysoko. E, I tutaj bo może to kontrowersyjnie zabrzmi, ale nie wiem. No, byłem tam, byłem tu, byłem tam, trochę świata zwiedziłem, ale na przykład, no nie wiem, kuchnia włoską, ba, kuchnia włoska bardziej smakuje mi w Polsce niż we Włoszech. Na przykład e, angielskie śniadania, też e, byłem tu i tam. E, <laughs> mo, mogę wymienić Nieć te miasta, żeby później nie było, że ściemniam, nie? No, grałem tam w Leicester, Glasgow, bla bla bla. No i, i, i też na przykład te śniadania angielskie to, to na terenie Polski były według mnie w najlepszym wydaniu. Mm. No i tak w paru innych tych, no mało, mało osób wie, że my, my generalnie mamy taką. Tą, 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 tą kuchnię. Teraz się taka kojarzy przez, może przez, przez ten PRL, że to jest taka tłusta kuchnia, wiadomo, dla tych chłopów, nie i tak dalej, ale, ale mało kto wie, że na przykład kiedyś była. I to też chyba nawet w 20-leciu międzywojennym stary, była uruchomiona linia lotnicza która zajmowała lotu, która zajmowała się tylko tym, że sprowadzała do Polski jakieś kurwa krewetki czy tam langustynki, nie, jakby na zasadzie ju, ju, już wtedy samolotem, nie, opowiadał mi to taki kucharz w, w restauracji. Bo da, no nie wiem, czy no może nie będę reklamował, czy coś. nie wiem. No dobra, nie wiem, zerkasz dla mnie jakoś ten. W każdym razie ta restauracja się tam powiedzmy, no, 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 mają tam jakąś taką starą księgę starych przepisów, i, no, i to jakby takie jest kuchnia polska w nowym wydaniu. No i właśnie tam się troszeczkę nadowiadywałem, że, że my wcale my, my wcale tak jakby swego czasu nie byliśmy też tylko tacy, że wiesz, jakiś tam. K tusty ten, tłustą przejść i tak dalej. Mm. No, wracając do... No, posz, w, 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 weszliśmy z diety na polską kuchnię, no ale tak, tak, tak. Wracając do twojej muzyki, bo to jest jedna rzecz, która mnie zastanawiała, bo z tego, co słyszałem, miałeś taki okres przez pierwsze trzy lata, że wypuszczałeś płyty i one nie, nie uzyskiwały takiego tak zwanego hype'u, jak byś sobie tego życzył. I tak. zastanawiałem się, gdzie był ten taki switch, że nagle zaczynało to iść, zaczęło to iść dużo lepiej. Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, mogę się tylko domyślać. Mhm. Mój kolega raz pozdrawiam serdecznie. Powiedział mi kiedyś właśnie takie, kiedy kiedy rozmawiałem z nim, on też wydawał swego czasu w jednej wytwórni, no i tak wiesz tam nawiązaliśmy jakąś nić porozumienia, no i takie właśnie gadałem z nim. Już myślałem wtedy, że w takim gorszym momencie, w sensie, tak jak już mówiłeś, po tych trzech płytach i tak dalej. No i on, on mi wtedy odpisał, że Mordo nie martw się, bo jakby. Artyści tworzą najlepsze rzeczy, kiedy jest kurwa najgorzej, nie? Jakby może bez tego, kurwa, ale kiedy jest najgorzej. Nie pamiętam jak dziś, jak mi to mówił, ja wtedy byłem przekonany, że to już jest wtedy ten moment, nie? No ale to jeszcze wtedy nie był ten moment, ale wracając, to mógł być ten moment, parę, parę lat później, w sensie może rok, gdzie ja wróciłem do Częstochowy, ja już byłem po trzech płytach po kontrakcie, już byłem na scenie z ostrym, jakby wróciłem na te same bloki, po prostu miałem różniło, różnica była tylko taka, że miałem Cholerę więcej ciuchów, Tabasco, wielkie pozdro też oczywiście, do, 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 wiesz, oni, jakby, że tak powiem, mocno na początku pokazali mi to, i to to wszystko, no ale wiadomo, też nikt ci, jak pieniędzy na siłę, jakby pieniędzy na życie nie będzie ci nikt wpychał do kieszeni, nie? W, w wypadku, wiesz, dzięki też chłopaki do, jeszcze raz, za, wiesz, za, za, żeby to źle nie brzmiało niewdzięcznie. Natomiast wiesz, jedyne co miałem, to jak właśnie. Ci goście, o których wspominałem na samym początku, po 40, jedyne co, to wróciłem na bloki i mogłem opowiadać, jak to było, nie wiem, w, w aucie z Ostrym albo coś tam, albo nie wiem, ziomkowi kopsnąć bluzę, nie? I, jakby, i to była jedyna różnica, a ja straciłem na to stare 4 lata, nie? Jakby wiesz, świat szedł do przodu generalnie. No i. I pamiętam jeszcze z, chyba z rok później, naprawdę tułałem się. To już było takie, to już było takie, nie wiem, no 24-25 lat. Jakieś mieszkanie na materacach uziomków. No to już było takie, że już sam. Już... To jest trochę jak historia... osłuchałeś o historii Jeezy'ego? On też opowiadał... Mam on, on, on bardzo nie, nie, podobną nie. historię... No, Te... no wiadomo i też no powoli, już, powoli już zaczynało to też zbliżać się... Też też wiedziałem... To już gdzieś tam też opowiadałem, że jakby... No nie chciałem chwycić się tej normalnej pracy 9 to five, jakby... Bo wiedziałem, że nie będę, nie będę miał tej zajawy na zrobienie tego... Poza tym ludzie na moich oczach to robili... I, i, I nie znajdowali zajawy... No tak jak powiedziałem, nie? Więc już nawet... No co będę ukrywał? Wiadomo, no chłopaki z bloków... No już nawet jakieś takie głupie myśli się pojawiały... Żeby, żeby tam uciłać tego głupie trzystówki stary nawet, nie, bo tu już my mówimy o takich pułapach, nie, na zasadzie... Cokolwiek. Cokolwiek, nie, jakby, wiesz, już tam wszyscy, co już dawno pokończyli praktyki, kurwa, moi rówieśnicy, wiesz, już coś, jakimś tam minimum, chociażby furą służbową, ale jakąś, nie, a ja właśnie z jakimiś tam, nie wiem, ziomalami, kurde, 4 lata młodszymi albo 4 lata starszymi, no raczej ci po prostu wszyscy łączyło nas to, że nie mieliśmy celu, tylko że, no wiadomo... Fajnie jest się tak spotkać, powiedzmy, w centrum przy kawce. Yy, o, nie mamy celu, jest dziewiąta akurat rano, z jakimś chirurgiem i tak dalej i sobie siedzieć bez celu. Gorzej jest, kurwa, spotkać się na ławce o dziewiątej rano w takim anturażu, że tak powiem, i te, i nie mieć tego celu, nie? jakby Więc to było raczej takie spotkanie. Bez siana, bez perspektyw. Bez siana, bez perspektyw. No i ja właśnie miałem już powoli tylko te opowieści, bla, bla, bla. No i pamiętam, że wtedy gdzieś tam po prostu już takie... Naprawdę takie, będąc mega zmęczonym, takim... No, b, b, przede wszystkim brakiem własnego miejsca, nie? Bo to było tak, że ja mieszkałem tam, gdzie jest studio, ładowałem się do koźni, by coś nagrać, kurwa, zostawałem tam tydzień, nie wiesz o co chodzi. To było takie... I fajne, i niefajne. Teraz teraz to bym, teraz bym jakby, teraz jakbym spotkał dawnego siebie, to bym chyba go zatuchł, nie? Na zasadzie ja teraz muszę mieć spokój, jakby nie ma takiej opcji, nie? Że ktoś wleci do mnie na chatę czy coś i będzie spał tam tydzień. Jak, kiedyś to było dla mnie normalne, nie? Mordko ten, dobra, to ja ci się tam ten. Wiesz, milion jakichś dziwnych gości, wynajmowania mieszkania na kurwa półtora tygodnie, jakiś, wiesz, w różnych częściach Polski byłem tym bardzo zmęczony. No i właśnie siadłem i napisałem taki numer dziedzic Korony, Taki, on jest jakby o tym, że wydaje mi się, że kurwa należy mi się coś więcej, że jestem dziedzicem korony, ale jakby, ale jakby, ale świat w to nie wierzy, nie? I to jest już takie halo, kurwa, no naprawdę, nie? I to był taki pierwszy numer, który pamiętam, że wtedy jechałem gdzieś pociągiem do donikąd, kurwa, i, i pamiętam, że gdzieś tam straciłem zasięg, no i tam chyba po. No to był pierwszy numer, że na zasadzie wow, szybko tam. W, 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 Posłużę się liczbami, mhm. ale no wiecie o co mi chodzi. Tam szybko 100 tysięcy wyświetleń w 5 godzin, nie? Powiedzmy, gdzie kurwa do tej pory wszystkie moje klipy miały po 20 koła na, nie wiem, na dwa tygodnie po premierze, nie? Więc nagle to i to, tamto, no i później, no i później oczywiście to nie tak, że... To nie są stany, że wiesz, to nie jest tak, jak mi się wydawało wtedy, kiedy przyjeżdżałem tu pierwszy raz, że jestem już w domu ze wszystkim. Tylko wiadomo, później stopniowo, stopniowo jakby potoczyło się tak, że siedzę tutaj i rozmawiam z Tobą teraz, ale wydaje mi się, wydaje mi się, że to był taki ten moment, taki, że ludzie zaczęli... jakby że już, wydaje mi się, że wtedy już dotarłem do tego, że już miałem w sobie taki kurwa poziom prawdy, jakby tego zgorzknienia i tego po po tych latach patrzenia na swój ryj i widzenia tam artystę, nie? Tam już było takie po prostu frustracja, że nikt tego kurwa nie widzi, nie? Że, że, że ten, że, że po prostu wydaje mi się, że tak to po prostu położyłem, że wiesz, że... Że, że w końcu, no, że ten, że ludzie to w końcu zrozumieli. I anti-hype też wtedy powstał? Tak, tak, tak. Dokładnie. To, to, to właśnie... No to, 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 to w... ciekawa jest ta gen to, geneza to było... nazwy tego Tak, Dokładnie, no to, to były podobne czasy, i właśnie wtedy to było tak, że też Kłebo yy, wychodził. W sensie Kuebo wychodził dużo wcześniej. Pozdro w ogóle to Kłebo, tam nie znamy się jakoś dobrze, ale ale też nie chcę, żeby to zostało odebrane źle, tylko po prostu on wjechał grubo w ten przemysł i mega miał numer hype, nie jakby i, i stał się takim wzorem. Na zasadzie każdy mówił Kłebo ma hype, nie i tak dalej. No i pamiętam właśnie w kuluarach już w tej mojej, wiesz, w tej wytwórni, na zasadzie, jak już wiesz, już siedzieli roz skmiali, co ze mną nie tak, nie, no przecież ma wszystko, tu ma ten bity, tu, tu to, tu to, tu to. Czyli nie wszystko było dobrze zrobione i jest, coś, nie no, coś nie działało. Coś nie ten, nie, no i tak wszędzie wokół zawsze było, no ale no, no, no nie ma, no serio, no nie ma tego hype'u, no, no nie ma tego hype'u, no nie ma tego hype'u, no nie ma tego hype'u, no, no i wiesz, no i po prostu wtedy gdzieś tam właśnie w Warszawie to było, byłem u Golden Boya, takiego tatuatora uh -huh. i mówię, Kurwa, weź, dobra, pierdol mi tutaj. Tak było dosłownie, tak użyłem takich słów, bo tak było. Mhm. Dobra, to zrób mi tu anti-hype, nie? I po prostu i, i, i to takie krzywe anti-hype, rozlane jeszcze za pięć dyszek w ogóle, wiesz, zrobił mi. Jeszcze tutaj z przerwą, to się, wiesz, nie wiedziałem, czy to się będzie pisało razem, oddzielnie, takie, wiesz, po prostu, no, no i stary, to jakby okazało się, narodziła się jakby. Z wypadkowej wszystkiego, o czym mówiłem, z bólu, z chorób, z wiedzy, z poszerzania się, narodziła się właśnie ta ideologia, a ja okazałem się być jej pacjentem zero, bo muszę tutaj też nadmienić, że jest to taka wyjątkowa dosyć sytuacja, jeśli chodzi o, o, o muzykę, że naprawdę no, ponad 300 osób ma w tym momencie taki tatuaż anti-hype i, i nie są to też ludzie jakby fani też mojej muzyki stricte. Są to po prostu ludzie, którzy, którzy, no nie wiem, no. Zaj nie wiem. Zajarali się tym. Zajarali się, no nie. Wiem, no, powiedzmy, powiedzmy. Siemanko, jeśli słuchając mojego podcastu przeszło Ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje.gmail.com małpa gmail.com Dyry-O-P-U-I-E Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do Twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Czyli jak nagrałeś ten pierwszy kawałek, który zrobił 100 tysięcy w pięć e, godzin. Już z tego ale to dobrze, fajnie bo, bo masz mnóstwo energii. Ja myślę, że to jest twoją drogą duża część Twojego sukcesu, bo tak opowiadałeś o tym, że o ciężkiej pracy, o tym, że się nie poddawałeś, ale myślę, że to, ile masz energii, to też jest duża część Twojego sukcesu. Bo na, myślałem sobie o takich ludziach. Załóżmy, że mamy sześć takich ziomków, którzy są pozytywnie nastawieni, mają mega pasję, ci są do przodu, ale to, to, to co po tobie widać to, że masz mnóstwo energii, nawet właśnie w tym jak opowiadasz o tym i o to, że teraz się zgrzałeś, to właśnie pokazuje to masz energii. Jest, się... jest w ogóle bardzo wiele teorii o pochodzeniu mojej energii. Jedna jest, że to są narkotyki, druga, że to są jakieś szatańskie powiązania, a trzecie Jak... to jest w ogóle... Wszystko można sobie w komentarzach wyczytać. Jak nie? oglądałem twój wywiad u żurnalisty, to się zastanawiałem, czy jesteś naćpany, czy nie. <śledzimy> nie, nie jestem. Nie, nie, naprawdę, to no, to wiesz... No, ale jakby... mi, też, mi też to czasami zarzuca. Śmieszy mnie to, nie? Jakby... Śmieszy mnie to, czasami denerwuje, ale tylko wtedy, kiedy jakby... O, na przykład, wkurzę się, kiedy wiesz, gadałem tutaj, o, wiesz, o, o tych, yy, o tym podejściu, o światopoglądzie i tak dalej, i serio ludzie w się, jeśli na przykład, nie wiem, połowa komentarzy to będzie, ale porobione, albo coś takiego, bo wtedy mnie to, wtedy mi to przeszkadza, kiedy po prostu chcę, chcę jakby po, pogadać fajnie, ten, a, a, ktoś po prostu mi wmawia coś takiego, tak, to, to mam to w dupie, no taki jestem, nie? Może, może właśnie przez to wszystko, o czym opowiedziałem, jestem jakiś zdezelowany i... i i tak się zachowuję, a może nie wiem, a może się tylko taki urodziłem i taki zawsze byłem. Jak, jak ludzie no, mają. Ja nie, nie, nie mam z tym problemu, tylko wtedy, kiedy właśnie chcę coś przekazać i ten, no, ale no to wiadomo, no, są ludzie, no nie wczuwam się w komentarze, w sensie, no komentarze ludzi, którzy, nie wiem, kurwa, piszą, ale porobiony typ. Eee. No jeśli o tobie by tak komentowali, to tak jak ci już mówiłem przed podcastem, odnośnie. Ale ja jestem przyzwyczajony, to się oczywiście daj, dzieje. Daj daj mnie skończyć. Odnośnie, od, odnośnie Andrzeja Zybertowicza to samo musieli napisać, bo Andrzej Zybertowicz też jest taki ruchliwy, to za ci mówiłem właśnie, że troszeczkę uciąłem głowę w, 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 w klipach. Um, Ciekawe to było dla mnie, jak słuchałem sobie twojego podcastu żurnalisty właśnie, że w tako, tak barwnie opowiadasz taką trochę łezką wokół te początki, jak ci to wszystko nie wychodziło, a później przyszedł moment, kiedy ci się to wszystko udało i mówisz, no i później tego nagrywania płyt koncerty, nagrywania płyt koncerty i tak dalej. I opowi opowiedziałeś o tym w ten sposób. I to było dla mnie takie tyle roboty, tyle wyrzeczeń po to, żeby tam dojść i później opowiadasz o tym, jakby to było nic. Tak to, tak to troszkę wygląda. No, nie no, jakby no troszeczkę e nie jest to, może nie, nie chciałem, żeby wybrzmiało to tak powtarzalnie, że jakby no, nie ma tam nic wartego w, w, wyszczególnienia. Mhm. Ale, ale tak, no przy drodze, przy tych wszystkich jakichś moich problemach, gdzie wiesz, że ja jeszcze miałem tą chorobę i w ogóle, wiesz, zastanawiałem się w ogóle, skąd ja będę miał kasę na tę operację, stary, nie i tak dalej, jakby wracając, to gdzieś to, to wszystko było dla mnie, jakby powiedzmy, tak bardzo. No, 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 tak bardzo przejmujące, że może tak, że może tak bardzo okay. ten, ten, ten czas mi utkwił, nie? Natomiast A później, później problemy się trochę skończyły. Później problemy, no tak, no jakby to też powiedzmy sobie wprost, no jakby później zaczęła się przyjemność, zaczęło się epikureizm, później troszeczkę przesadny, natomiast no to jest przyjemne, no jakby zbierać owoce swojej pracy, zwłaszcza. Zwłaszcza, gdzie, gdzie ja już byłem troszeczkę jednym z takich ostatnich, jeśli nie ostatnim, takim kazusem w polskim rapie, że, że tyle to trwało, bo, bo tam już zazwyczaj było tak, że albo ktoś właśnie no, wchodzi grubo z impetem, a od razu cię ludzie kupują na zasadzie jesteś tym newcamerem, i jakby to jest twoją siłą napędową, no albo no, albo niestety do widzenia, bo, bo później wydajesz trzeci, czwarty, piąty, zyskujesz jakiś stały pułap wyświetleń typu 20 tysięcy, no i nie wiem, no i, i, no, i, no, i, no i nie wiem myśl teraz, nie wiem, dziaraj sobie oczy czy, czy coś, nie? Jakby wiesz o co chodzi. E, więc u mnie to było takie dosyć w ogóle paradoksalne, bo jakby ja byłem już i jednym i drugim, nie? Na zasadzie jakby jednocześnie miałem już na koncie 12 płyt, ale ludzie znali moje ostatnie cztery swoją drogą. E, więc byłem jakby jednym i drugim, obie drogi naraz, ponieważ no kiedy wbił się wiking, no to wjechałem po prostu grubo, kupi zabrałem cały rok, zagraliśmy chyba, zagraliśmy, bodajże pamiętam, że tam ktoś to w miarę jakoś tam ogarniał, ale byliśmy tam na czwartym czy piątym miejscu, jeśli chodzi o ilość granych koncertów w kraju. Protip to też nie jest dobrze dla twojego zdrowia i wagi zwłaszcza. Protip pro do przyszłych, że tak powiem, yy, raperów grających koncerty. Mm. Stresujące są koncerty czy raczej zajawa? Zajawa, 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 zajawa. Czy zajawa. nie masz takiego stresu przed wejściem zaraz na scenę? I... Z taki lekki, jest to skupienie jest to skupienie, nie lubię, nie lubię takiego harmidru, na backstage'u mam na to swój patent, no bo to też jest tak, że z kolei nie chcę też robić z backstage'u kaplicy, ponieważ no niektórzy, niektórzy rap raperzy tak mają na zasadzie w riderze wpisane, że ma być mój tour manager, mój DJ nie wiem, organizator, i, i, pani donosząca kolej i, i, nikt więcej, albo i, a, pod, pod, pod taką i taką karą mnie i tak dalej no ja ja też, no ja nie jestem tego zwolennikiem. Zawsze lubię, jak jest to organiczne, jak ta bo, bo to też pomaga ro, rozłożyć tą uwagę, nie? Ja, ja właśnie, ja bardzo lubię, jak jest dużo ludzi, oczywiście no nie z przypadku, nie? Jakiś tam nierandomy, tylko ja lubię, jak właśnie ode mnie DJ czy fotograf jeszcze sobie weźmie dwóch znajomych, których ja oczywiście mówię, mam rękę na pulsie, że no, no nie są to, wiesz, za każdego każdy ręczy i tak dalej. Mhm. Ja lubię tak właśnie, jak wtedy jest tak na backstage'u, bo wtedy ta Uwaga się rozdziela, jakby rozkłada. Natomiast ja wtedy mam taki patent, bo wtedy mnie to zaczyna już troszkę denerwować, bo ja chcę się skupić. Więc ja ubieram zestaw słuchawkowy, właśnie o którym gadaliśmy. Ubieram go po prostu 15 minut, jakby powiedzmy, przed samym koncertem i stoję tam na tym backstage'u, słucham sobie własnych myśli, zastanawiam się, co zjem na obiad jutro, czy coś. I kiedy ktoś chce podejść do mnie, e, zagadać, to, sorry, robię tak wtedy, pokazuję na, na tą słuchawkę i lubię robię takie na zasadzie a, a do, do, dobra, dobra, to przepraszam. Nie przeszkadzam. Po, po koncercie, chociaż wtedy tak naprawdę nie leci tam żadna muzyka, jakby stary, tam się nic nie dzieje, nie? Ja tylko... Uspokajasz się. I, i tak, ja po prostu uspokajam się, ale natomiast wiesz, no gdybym miał gdybym miał to tłumaczyć tak jak powiedziałem teraz, kurwa, razy 15 na tym samym backstage'u, 15 innym osobom, no to powiedzmy wypaliłbym się dosyć szybko, więc, więc ja wtedy robię po prostu takie tak, jakbym właśnie odbierał jakieś instrukcje, nie? Trochę spaliłem patent, wymyślę teraz jakiś inny, nie? Ale, ale tak. <laughs> trochę spaliłem patent. Ale ten. Teraz, a teraz kiedyś faktycznie będę dostawał jakieś instrukcje od jakiegoś, wiesz, na jakimś ważnym koncercie typu, wiesz, tu wchodzisz, z zapadnie orkiestra, nie? i będę tego słuchał, jak ktoś będzie, dobra, dobra, nie pierdol, dobra, słuchaj! <laughs> z tego, nie? Ale no, mam właśnie taki patent, że wtedy wiesz, tak pokazuję, no jesteś taki, więc, dobra, dobra, to po smutku, tylko wiesz, bo już tu zaraz ten, nie, wchodzimy, nie? I tam wtedy każdy wiesz, o, dobra, dobra. No i wiesz, no i właśnie sobie bierze winko. I tak dalej. No zwłaszcza, zwłaszcza, zwłaszcza też w tej późniejszej fazie, jakby tej już mojej, powiedzmy, po Kendrolowej, no to, no to naprawdę zazwyczaj to wygląda w ogóle tak, że to wszystko, co jest na backstage'u, jakieś kurwa wina, browary i tak dalej, to w ogóle właśnie jest dla gości, nie? Jakby ja, ja sobie tam biorę trzy butelki wody. E, tam, nie pijesz już? Na, na scenę i tak dalej. Nie, nie piję już, nie piję już, w sensie piję ogólnie, regularnie. <laughs> piję ogólnie, regularnie. Piję, piję, wiesz, nie piję imprezowo, piję w domku, nie? Piję sobie na przykład do KSW, sobie jakieś takie obrowarka, nie, nie, nie. W tym pyta, roku. Pytałem przed koncertem, czyli. Nie, nie, nie. Raczej no różnie bywało. Mówimy, mówimy teraz, teraz nie, nie mam tej zajawy, zwłaszcza, że. Teraz też już nawet powiem ci do tego stopnia, my już do tego stopnia przerobiliśmy wszystko, że ja zazwyczaj teraz po koncercie jeśli jest do, nie wiem, no, no jeśli nie są to Mazury 6 godzin ode mnie, no to wracam po koncercie do domu. I no jeśli to jest faktycznie jakaś tam dłuższa trasa, no to sobie za, za, zapewniam transport, no to wtedy no wiadomo, napiję się, daję na to drineczka przed koncertem, piwko po koncercie, no i już widzę wkurwione oczy kierowcy, że, że dobra, już się nie rozgaduj, bo musimy jechać. I wracam do domu albo, albo jadę sam, no to, no, to wtedy w ogóle, nie? Natomiast tak, jakoś tak jakoś tak kompletnie już w pewnym momencie mi się to wszystko, że tak powiem już ulało, te, te gadki to wszystko, te, ten rodzaj zachowań, że stwierdziłem, że, że coś takiego jak picie alkoholu tak typowo biesiadowo, e, zastrzegam dla swoich najbliższych, zastrzegam na przykład na sytuacji jakiś grill raz na dwa miesiące nie wiem, przyjacielowi przyjaciel się oświadczy, nie wiem, coś tam fajnego jest, siądzie jakaś tam płytka wydawana raz na pół roku, czy coś, takie wiesz, fajnie z przygotowaniem, żeby to było fajne, schłodzone, z jedzonkiem, takie wiesz, nie jakieś tam jebanie, sorry, za obrazę Marki, czy tam wiesz, jakieś Carlo, coś tam wiesz, po backstage'ach i tak dalej, i, i, i tak właściwie nie wiadomo po co, albo, albo właśnie grzanie w hotelu, tak naprawdę nie wiadomo po co, nie. Poza tym to też właśnie mam taką wiesz, śmieszną anegdotę, raz było. Podczas, że tak powiem, czasów tam rock and rolla, ale to i tak przy nas to było tam nie wiadomo co. Nie, nie, nie było nie wiadomo co. No, w każdym razie ktoś tam zdarzyło się tak, że odpalił gaśnicę. Wtedy jeszcze, może, może poseł, poseł Brown się, ale zasugerował, ale to chyba nie było, nie było w, Han w hanuchę. W każdym razie ktoś odpalił gaśnicę, nie? No i. Gaśnicę gdzie? W hotelu. W pokoju hotelowym. Spoko, nie w Sejmie. <grym> Ten, w, po w pokoju hotelowym. I wiesz, i. No i dobra, no każdy miał to w dupie, no wiadomo, przychodzi ranek. No, no wiadomo, no ta gaśnica tam leży jakby ten, bo to była ta proszkowa, no jakby to straszne. Konsekwencje są. No nie, no nie zniknęły razem, razem ze spożyciem jakby, nie? Zostały razem z kacem. No i idziemy tam do tej pani. No to wiadomo, no mówię wprost, no jakby mówimy wprost tam, co, co było. No i, no i ile i tyle, nie? Na zasadzie bez żadnych tutaj ogródek czy, czy, czy pretensji. No i ta babka mówi, taka patrzy, taka no wiadomo, no, taka starsza pani, jadzia, nie? Czy tam coś, półkurwiona, ale też taka półtenim tak patrzy na nas i, i... co chłopaki, i co myślicie, że co? Żeście się zabawili, nie? Że mówi, że... I co, posaleliś ta? Tutaj, że co, kon koncert tu graliście, bo tam jakieś święto było miasta, ziemniaka. Tu, tu, tu że tu graliście, kurwa, tutaj w 82 tutaj Lady Punk wyrwali wannę i po schodach na niej zjeżdżali. No, jakby, kurwa, wiesz, bo to był tam hotel Gromada, taki czy tam jakiś, wiesz, takie miasto, taki wiesz, kurwa sieciuwa, właśnie 80., nie? I my wiesz, że my tacy, my porani, który zagada z tą gaśnicą, nie? A tam baba nas wszystkich kurwa szybko wyjaśniła. I co, tam, co, wariaci, tak? Tutaj, kurwa, w 82, czy tam wiesz, nie? No nie, nie pamiętam, czy w 82, ale wiesz, no w każdym razie, nie? Że tam Lady Punk wyrwali wannę i zjeżdżali na nie po schodach, nie? A tu chłopaki hip-hopowcy zbuntowani, wiesz, ryją się, nie? Wiadomo, no. Co wpłynęło na to, że twierdziły, że trzeba zrobić jakąś zmianę i przestać być takim rock and rock'n'rollowcem? To byłoby taki, jakiś, taki twardy stop, czy po prostu tak... Bez sens, wiesz? Bez sens, bez sens, naprawdę bez sens. Miałem po prostu wrażenie, że yy, no ten... Yy, Mój główny quest, którym zawsze, no tak jak już podkreślaliśmy wiele razy od dziecka, było to osiągnięcie czegoś jakby dostałem już taką wiązkę tej akceptacji tego wszystkiego, po prostu, co dobre tego wszystkiego, co człowiek pożąda, każdy z nas, tak nie wiem, w snach. Kurde, że po prostu to stało się dla mnie codziennością, i to też nie jest tak, nie jest tak, że przestałem to doceniać, tylko no naprawdę. Doceniałem to, ale zaczynałem mieć z tym wszystkim problem. Zaczynało mnie to wszystko męczyć, bo naprawdę nie miałem, nie miałem takiego celu, nie? Jakby te e, lata w kalendar lata się zmieniały, wiesz. Ja nie, nie byłem w stanie powiedzieć, gdzie byłem tydzień temu, w sensie wiesz. No na przykład patrzyłem nagle w kalendarz, o kurde, to już minęły dwa lata, nie? Ja, wiesz, no byłem, będąc w trasie koncertowej, tak? Jakby w pewnym momencie zaczęło mi, zaczęło mi właśnie. Zlewać się to wszystko? Zlewać się to wszystko? A wiesz co, tak teraz tak sobie pomyślałem, może tak górnolotnie powiem późno, bo późno, ale może po prostu zacząłem dojrzewać, nie? Zacząłem, na, zacząłem jakby też, zacząłem uświadamiać sobie skalę tego, co zbudowałem i jak, jakby, jak do dupy byłoby to e, rozwalić, a powiedzmy zdawałem sobie doskonale sprawę, że nie, błądząc tak bez celu i bez sensu, to właśnie do tego zmierzam, no bo wiadomo, jeśli nie idziemy do przodu, no to to, to stoimy w miejscu. To stoimy w miejscu, albo no, względem innym się cofamy. Albo się cofamy względem innych... E, więc y, może, może połączenie tego wszystkiego. E, i, chyba tak. W, chyba, 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 może po prostu okazałem się nie takim debilem, jak, jak mi się wydawało, i gdzieś naprawdę sam w sobie po prostu, sam się w sobie zreflektowałem. Nie na zasadzie, wiesz, no stary masz już też powoli trzy dychy. Oczywiście. Nie czuję się staro, też pytają mnie często o dowód, i tak dalej. To też głodówki dają między innymi takie odmładzanie wampirze, że tak powiem. Ale, ale ten, ale no tak wiesz, no nie chciałem być takim rock'n'rollowcem, rock czy, czy wiesz, typem później, z, który się... ma 35 lat i wiesz, i wmawia 18-latkom ze sceny: Jutro nie ma! Wiesz, jak wiesz o co chodzi, nie? Jakby kama. Po drugie, to się to ma kłopot. Krótki... jest, piękne jest. Piękne no jest. trzeba dla niego żyć. To ma krótkie nogi w pewnym momencie chyba, co? Jak robisz takie hardkorowe imprezy, to w pewnym momencie doprowadzasz się do takiego stanu, że to się po prostu źle kończy i zaczynasz sobie myśleć, tak kurde, może to jednak nie jest najlepszy pomysł, żeby w ten sposób imprezować. To myślam się, że ta gaśnica to nie była jedyna akcja, którą no, zrobiliście. No ja powiem tak, ja, ja powiem tak, miałem dosyć, dosyć duży, duży wkład w, w biznes. M, taki często ludzie, którzy chłopaki, którzy tam jeździli na karetkach, dorabiali sobie, że tak powiem, na wlewach. Mhm. Teraz jest to już w ogóle że tak powiem teraz jest już to skomercjalizowane, jakby wiadomo, są kac doktorzy i tak dalej. Kiedyś to była troszeczkę taka, te 4-5 lat temu jeszcze taka szara strefa i tak dalej. Odnośnie tej częstotliwości i hardkorowości, no to nie chce mi się też, bo nie, nie jestem z tego dumny i nie ma o czym gadać, natomiast... Jest Moim jeszcze... zdaniem jest o czym gadać właśnie, bo to jest ta, ta droga, która doprowadziła cię do tego, że to zmieniłeś. No ale to, to po prostu było... no. Dobrze, do, do, skończę tylko ten i zaraz, ten. No i miałem po prostu raz, także yy, graliśmy tam trzy koncerty w weekend. No i po prostu już w sobotę, że tak powiem, do, dosyć mocno się zasiedziałem. No i trzeba było jeszcze w niedzielę zagrać, i jechaliśmy przez yy, jedynym, jedynym większym miastem, przez jaki jechaliśmy, był yy, przepraszam, Koszalin koszalin, z całym szacunkiem dla koszalina też jakby nie wiem kto był, to to nie jest jakieś tam wie, wielkie w, w sensie miasto i tak dalej, no i ja po prostu to żeby, no wiadomo, no miałem powiedzmy, żeby postawić się na nogi, no to miałem powiedzmy jakieś tam 3-4 godziny, kiedy przejeżdżaliśmy przez ten koszalin żeby postawić się jakimś wlewem, nie i tak dalej, no i wpisuję na mecie jakiś tam wiesz grzebie, nic się nie wyświetla jakieś wiesz odtruwanie alkoholowe kroplówka, nie i tak dalej i tak dalej i wy wynajduje na jakimś tam forum, kurde, wiesz, jakiś tam gdzieś druga druga strona rezultatów, siódmy link, nie? Jakiś numer, dzwonię do chłopa, nie? Jakiś co ten, ten, nie? Dzwonię taki ten, i słyszę odbiera. No, się Masariusz, co tam? Nie, ja mówię, ja pierdolę, to ja już tu byłem, nie? Ja mówię, wiesz, no, i takie, wiesz, tak, tak, takie opcje, nie? Ja mówię, nie, dobra. Ale też chcę tutaj zaznaczyć, i to naprawdę, to, to można zapytać rzeszy ludzi, że ja zawsze, 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 zawsze to było tak, że było to po koncercie, nie? Jakby zawsze, nie? Jakby nie mówię, że sobie nie wezmę drinka na scenę i tak dalej, jakby nie mam z tym żadnego problemu ale nigdy, nigdy nie było tak, żebym gdzieś w, w, wszedł na scenę i nie mógł zagrać koncertu, czy, czy, czy że się gdzieś za, źle zaprezentowałem, yy, czy coś takiego. Ja w ogóle w swoim życiu tak naprawdę odwołałem bodajże dwa albo trzy koncerty swoje, nie? Jakby, no nawet nie pamiętam z jakiego powodu, ale, ale to zawsze miałem tą adrenalinę, taką w sensie, że no nie mogę sobie na to pozwolić. Jakby miałem takie też... Nie chcę tutaj robić, sobie stawiać jakiejś wielkiej laurki, ale miałem też świadomość, za ile gram, jaka to jest w przeliczeniu na minutę. Jakby nie byłem w stanie, obojętnie jak dobrze by się nie bawił, nie byłem w stanie po prostu yy, zostać takim dupkiem, żeby, żeby po prostu stwierdzić, dobra, wie Jakby będzie jak będzie, nie? Po prostu zawsze nawet, nawet, nawet już trzy lata będąc w tej trasie i tak i, i grając już powiedzmy. To dwudziesty koncert za ten tą powiedzmy lepszą stawkę. I tak za każdym razem miałem takie, że. Ja pierdolę, nie no, nie no dobra, 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 ogar, bo, bo, bo ten między innymi dlatego też szukałem tych wlewów, nie, no bo to było tak, że ja bez nich też bym zagrał, no bo to, to nie była taka sytuacja, ale poza tym jak jesteś nieprzytomny, no to żaden wlew cię nie postawi, tylko po prostu zawsze, często też fizycznie się zajeżdżałem pod tym względem że zamiast właśnie iść się zregenerować, to byłem bardzo do ludzi. Na zasadzie yy, zostawałem tyle, ile grałem koncert, potrafiłem zostać, jeszcze ro, rozmawiać z ludźmi. To jest zajebiste, tylko że kiedy grasz trzy koncerty, co tydzień, co weekend to w pewnym momencie się, się wypalasz. Tego, o tym, tego, tego nauczył mnie aktor teatru dramatycznego w Białym Białymstoku mm -hmm. um, na planie klipu Biały Lew w ogóle. To było tak, to była dla mnie taka sytuacja, ponieważ to był taki aktor teatralny z krwi i kości, dwudziestoparo wiesz, lat, dwadzieścia parę lat na, na scenie, wytłumaczył mi jakby różnicę między nowym teatrem, starym teatrem, że ten nowy teatr to jest jakaś ta gra świateł, on tym gardził w każdym razie, wiesz, jakby Mieliśmy tak, mieliśmy tam, mieliśmy cały wynajęty teatr dla siebie. Po, pozdrawiam w ogóle ekipę, Ekipę Kili, Kili Movies, Kili Films i tak dalej no i on palił, pamiętam, takie papierosy i to w ogóle dla mnie to było takie przeżycie bo scena była taka że on grał takiego policjanta przesłuchującego mnie z kurwiela, który wypłaca mi liścia, nie. No i wiesz, no ja na tym planie tak Jezu, jak my to zrobimy, nie? Jakby wiesz, no, no nigdy nie brałem udziału, miałem ileś tam 10 klipów z różnymi modelami, z różnymi modelkami, modelami, aktorami, statystami później też ich widywałem i w reklamach i kurwa na wspólnej, ale wiesz, tu był inny bo tu była ta relacja i to była naprawdę coś, nie? Jakby on naprawdę tam wstaje i wypłaca mi lepe nie? I wiesz, jest taki, wiesz, no. Nie bój się, mało lat, wiesz, postawny jesteś, wytrzyma, wiesz, wiesz, wiesz o co chodzi. I słuchaj, no i ja mam coś takiego, tego się wtedy też nauczyłem, ja mam coś takiego. Eee, pomyśl sobie, że teraz mam generalnie jakby sam, jak ty powiedzieć ADHD. Ja mam coś takiego, że kiedy czuję się niezręcznie, to po prostu wypełniam całą przestrzeń sobą, nie? Na zasadzie, kiedy tylko jest jakiś mały milimetr sytuacji, gdzie nie czuję się pewnie, to jestem wszędzie. Kurwa, gadam z każdym o wszystkim, wiesz o co chodzi. Ja to jest tam, taka reakcja stresowa. Tak, ja na tym, na, na tym backstage'u zapierdalam, tu każdemu chcę pomóc. Tu jakiś gościu wiesz, roz, rozstawia lampy. Ja do niego, o co to za lampa? O, ja wam pomogę. On tak patrzył mówi, nie, spoko, zrobię, mam za to płacone. Mów, nie, bo ja tu tak jestem, wiesz, dobry chłopak, nie, coś tam, coś tam, tu gdzieś, wiesz, takie rzeczy. Kurwa no, to wiadomo, no, to, jest, to jest miłe, ale no, to jest też nie jest profesjonalne. nie, Jakby na zasadzie są ludzie, każdy, kurwa, nikt tam nie jest na siłę, nie? Jakby to też nie jest tak, nie, że, że nikt tam nie, nie jest twój... poddanym, nie poddanym, mm -hmm. że, 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 że ty musisz im jakoś to wiesz, wynagradzać, nie, czy coś, nie? No i tak właśnie latam, 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 nie, i tak. I właśnie wiesz, i on tak podszedł, jakby tak podszedł do mnie, nie? Cholera, no nie pamiętam imienia, nie? Ale no niech mi ten, ale to można zobaczyć na klipie Biały Lew. No i on podszedł i właśnie mówi, zaczął mi opowiadać o, o, o przepalaniu energii, nie? I on, on właśnie zaczął mi tłumaczyć taką, jakby ak aktorską, teatralną rutynę, że no, wiesz, no spójrz na mnie, coś tam wiesz, ja wiesz, zaraz wiesz. A on miał taką scenę, że tam wiesz, dr drze się, wiesz, jakby chce ode mnie jakieś zeznania, tam napierdalał. Mocna energia wiesz, taka. tam. No głowę mi tam wiesz, ten, taką klasyczną, wiesz. No, no i wiesz, coś tam, coś tam, ale ty to masz mm, uwolnić na zawołanie, ty to musisz sobie skumulować, ty musisz dbać o siebie, bo jeśli ty będziesz się tak spalał to tobie w pewnym momencie braknie paliwa. Nie? Coś tam, coś tam, stary wiesz jakby... I powiedziałeś to przed podcastem. Po powiedziałeś tak, nie, nie palmy energii. tak <grym> <grym> I to jest takie... No, i, i, I stary, naprawdę, e, mówię to nieświadomie, w sensie powtórzyłem to, ale tak, stary, wtedy pierwszy raz to usłyszałem, nie? I to jest taka, mój taki mój catchphrase, nie? Na, na zasadzie zwłaszcza też, no zwłaszcza nawet przed wywiadami czy czymś takim właśnie też tak dla widzów, no, mówię po prostu wprost, żebyśmy nie rozmawiali za dużo, jakby nie spędzili, nie spędzali za dużo... Czasu przed ten, żeby nie palić tej energii. No ale, ale to też na przykład noszę no właśnie w, na, na przykład w trasach koncertowych, gdzie wiesz, gdzie właśnie samo w, w aucie to było zawsze huk, muza, wiesz, teraz właśnie bardziej słuchawki, odpoczynek, po prostu kiedy jest czas na ten szał, to jest czas na ten szał, nie? A ja kiedyś po prostu to był, kurwa, jeden wielki szał, nie? Na zasadzie ja po prostu w momencie, w, wyjaz w momencie kiedy wyszedłem z domu w czwartek, to jak zaczynałem ten ogień i tutaj no po prostu naprawdę nie chodzi mi o, o stricte o alko czy o cokolwiek, tylko o takie połączenie tego wszystkiego, jakby by wiru wydarzeń. mojej tak, dokładnie. mojej jakby ingerencji w to wszystko, zaangażowania w to wszystko od najmłodszych, od, od najmniejszych rzeczy, przejmowanie się wszystkim. Kurwa, czy dojedziemy? Y, ja dzwonienie do tego, do tego, do tamtego, wiesz. Teraz tak nie jest. Teraz jest tak, wiesz, jakby mam też w sobie tą pewność, że mówię, ty no, ty jesteś tutaj odpowiedzialny za to, ty dzwonisz. Ja jakby, ja nie będę z nim gadał na zasadzie, nie wiem, dogadywał się o, o jakiś sprzęt. To jest twoja sprawa, nie? Jakby, wiesz, jakby kiedy, kiedyś to było tak, że ja jako Organizator, jako organizator, nie jako organizator, ale jako jakby. Taki zarządca projektu? No taki, no po prostu ksy, jako posiadacz ksywy, pod którą to było powiedzmy podpisane, no, no, no jako, ten, jako ten taki gościu czułem się trochę tak jak taki ojciec wszystkich, kurwa, na wyjeździe, nie? Na zasadzie, jakbym wiesz, jakby, jakbym to ja był tam dla nich, nie mówię, że to oni są tam dla mnie. Bo, bo jest to po prostu jakby zdrowa wypadkowa przygody i poza tym ja zabieram tylko przyjaciół na takie trasy i tak dalej natomiast ja się czułem zawsze jakbym, jakbym to wiesz, że ja kurwa, przez to, że ja jestem znany, to ja im muszę to jakoś jakby wynagrodzić stary, nie, no i jakby wiesz, to było takie, że aż, aż takie przesadne przejmowanie się, czy masz wszystko, wiesz jakby wiesz, teraz mówię, kurwa, no czegoś ci brakuje, tu masz gościa, idź i powiedz mu, nie jakby czegokolwiek, idź i powiedz mu, kropka i jest temat załatwiony, nie, a kiedyś to było wiesz, pięć podejść, dobra, czegoś, się... a tu dobra a może jeszcze to, a za 20 minut, a może jeszcze to, a może jeszcze to, wiesz? Teraz, dobra, dobra, tu jest ten, 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 Adrian, ten, 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 dobra, tu jest ten, 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 i wiesz? Jakby do mnie nic nie mów, nie? Jakby wiesz. Mi się no. wydaje, że to też przechodzi z doświadczeniem, że na początku człowiek jest właśnie taki zabiegany, stara się wszystko zrobić samemu, bo, bo po prostu nie wie, czy to wszystko będzie dopięte, jak tego sam tak, nie tak, zrobi. Tak, a tak. jak przechodzisz rok, drugi rok, trzeci rok, i tak patrzysz, dobra, ja nie muszę tego wszystkiego garniać, bo ci ludzie generalnie są kompetentni, no więc tak, mogę im tak, to oddać. Tak, I ci i... po prostu ten stresik spada cały czas, coraz niżej i coraz I, niżej. I, i, I też no zaczynasz właśnie no Generuje się taki ten spokój. Ja wiem, że właśnie myślałem, tak jak gadaliśmy przed. bo też już wspomniałeś o, te, o rozmowie z żurnalistą i tak dalej. Tutaj, tutaj już wiem, że też pewnie latałem mnie i tak dalej. No wracając, myślałem, że udało mi się wypracować trochę bardziej ten spokój już po tej przerwie. No ale tam, tak jak już ustaliliśmy, no to no, dalej jeszcze mam problem ze, ze spokojną komunikacją, ale jest lepiej niż było na bank. Nie, no to tego się nie zmienia w trzy lata. Jeśli masz taki sobie nie? To jeśli chciałbyś to tak na serio zmienić, to pewnie będzie 10 lat zajęło. Wiesz, chciałbym być spokomówcą. Uważam, uważam, że na, na przykład też pozdrawiam Michała Kutka, Mate, Mateusza Sochę. E, mieliśmy taki wyjazd, kiedy oni też zaczynali dla studentów stand-up, gdzie wiesz, tam teraz jakiś wiesz, Mateusz Socha, jakieś tam hale i tak dalej. Wtedy, wiesz, stand-up tam dla, yy, tam powiedzmy wtedy przyszło chyba, z, no, no niewiele tych studentów na wyjeździe. To było w, w, takie w Grecji zajebiście. W ogóle mega ludzie. Mega też wczówka mam w coś takiego, nie? To jest też takim moim marzeniem. Poza, poza jakimś aktorstwem, to wydaje mi się, że z tych wszystkich historii, jeśli ktoś by mi pomógł to usystematyzować i oczywiście odpowiednio wyostrzyć tą pułętę, mhm. to... Wydaje mi się, że z jakąś tam moją, jakąś samoświadomością, obyciem już takim na scenie po, po latach, wydaje mi się, że ja mógłbym całkiem niezły program stand-upowy jakby przygotować. Wydaje mi się, nie? Jakby to też jest gdzieś tam z tyłu moja zajawa. No i, i o co my, o co mi chodzi? No dlatego tak czasami denerwuje mnie to moje roztrzepanie, no bo zdaję sobie sprawę, że, że, no, no chciałbym po prostu być spokomówcą, nie? A to też nie pomaga zawsze, nie? Jakby fa fajnie, to jest cecha charakterystyczna, wiadomo. Natomiast, no jeśli chciałbym trafić, powiedzmy, nie wiem, podejrzewam, że taki ja jako stand w cudzysłowie oczywiście, nie, ale no gdybym zrobił, popełnił taki program, no to powiedzmy część ludzi nie wiedziałoby, że jestem Sariusem jako Sariusem, tylko po prostu obczaiłoby, no nie wiem, no jak jakiś nowy gościu by im się wyświetlił. No i chodzi mi o to, że oni nie wiedząc jakby... Że, taki, że taką mam naturę, jakby to po prostu stwierdziliby, kurwa, jakiś roztrzepany gościu. Wiesz, nie chcę mi się tego słuchać, w sensie nie wiem. Nie chciałbym, nie chciałbym jakby, nie chciałbym powodować takich reakcji, a zdaję sobie sprawę, że, no, że jestem dosyć energiczny, więc no staram się jakoś to ogarniać, ale no już kurwa, no co. Bo... Z mojego doświadczenia, jak prowadzę podcasty, to ludzie energiczni bardzo hipnotyzują ludzi. Więc to jest bardzo dobra cecha, jeśli to ogarniesz, żeby nie być. Na koncercie mówisz, to jest mówisz idealne pod to, no, to jest, wiec, ale do ja mówienia tak samo. Energii, nie? Jakby... Zobacz sobie tonego Robinsa. przecież on też jest taki mega energiczny, mega postawny, bardzo głośno mówi. Ty też mówisz bardzo głośno, więc to, to naprawdę dobrze działa. Więc ja bym to, ja gdybyś, jeśli chcesz to rzeczywiście robić, to moim zdaniem to jest gigantyczny atut, nie nie, absolutnie nie trzeba żadnego stopu do tego dawać. Tylko tą gadkę trzeba tak wyostrzyć trochę, nie? Tak bardziej, no to do brzegu, pracy. nie? bardziej do brzegu pracy. Bardziej do brzegu, Co wpłynęło na to, że miałeś trzyletnią przerwę? właśnie to, to się tak zbiegło, że naprawdę bo to, ja wiadomo, grywałem też koncerty z racji tego, że nic nie wydawałem, no to to były jakieś sporadyczne eventy mhm. więc, więc to też nie tak, że zapadłem się powiedzmy kompletnie pod ziemię, natomiast zniknąłem wydawniczo mnie, właśnie kompletnie przerósł mnie już ten bezsens, popełniłem parę takich luźnych numerów, wydałem je powiedzmy po, po mojej ostatniej płycie tak, tak po prostu w eter Ludzie sami tak też, tu można sobie tam nawet poczytać, tak mówi, że no spoko. Te numery to też takie były jeden, był taki trochę nasiłownie, takie, no stary, po prostu czułem to w sobie, że nie, że czułem w sobie, że e, utknąłem, kurde, na, utknąłem na tym jednym levelu, nie? Jakbym, e, jakby. Nie ja jak zrobić krok dalej? Tak, po lubię porównywać życie do, do, do gry RPG, bo tak naprawdę to podobno wszystko jest też grom. Jeśli chodzi o te kwarki, i piksele i tak dalej, lubię to porównywać, ale no i miałem wrażenie, że jakby jednocześnie przeszedłem główny quest, i albo przeszedłem główny quest, albo coś pominąłem, i jakby przegapiłem jakieś miejsce, gdzie miałem iść po tym głównym questie. Mhm. Więc jeśli przeszedłem ten główny quest, no to mega lipa, bo mam 31 lat i kurwa czuję się jak jakiś znudzony z życiem starzec. Jeśli, 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 i, I jeśli to nie był ten główny quest, no to mega lipa. No bo mam 31 lat i wydaje mi się, że jestem stary malutki i czuję się jak starzec, a powinienem jeszcze. Powiedzmy, nie wiem, może nade mną jest jeszcze kurwa 3 czwarte tyle mapy do odkrycia, co odkryłem do tej pory, nie? Więc jakby to wszystko, to wszystko jakby łączyło się, połączyło się to jeszcze z jakimś tam fuck upem, yy, że tak powiem, yy, jak, jak, jakimiś tam ludźmi zarządzającymi moją twórczością. Jakby też mi się nie chce w to wczy, w, jakby wczuwać, w ten temat. To się połączyło z tym, to się połączyło właśnie z takim tym bezsensem w, w głównej mierze, że naprawdę no mówię, kurde, no tak... Nie wiedziałem za bardzo, co by tu. No, naprawdę nie czułem potrzeby, nie? Robienia czegokolwiek. I co zrobiłeś? Jak poczułeś taki bezsens, to w tej przerwie co robiłeś? No... Szukałeś nowego pomysłu. Szukałem nowego pomysłu, ale no, tak naprawdę to nic. No, nie będę ukrywał. No nic nie robiłem. Łaziłem gdzieś po jakichś Babach, kurde, wiesz, trochę, trochę za, trochę. Trochę trochę próbowałem, że tak powiem. Przez moment myślałem, że może już mi brakuje tego starego mnie, więc trochę tak. W się Trochę powiem. tak się próbowałem wypuszczać. Może nie, że w melanż, ale tu no, tam wiesz, gdzieś tam kiedyś się chodziło po jakichś takich bardziej podejrzanych miejscach, wiesz, to, które były codziennością, jakieś bardziej szemrane puby, później już się nie chodziło, bo to wiadomo, już się też. Ten, więc tam gdzieś, ja mam, tam się przejdę, tam się przejdę, tu na to osiedle wróciłem, tu tak trochę odezwałem się, zapytałem się, kto to tam, no bo to wiadomo, główny temat kto to tam się teraz na kogo tam, wiesz, sprzedał, kto to tego, trochę tak, wiesz, Osiadlowa wróciłem gata. tak trochę tym, zamoczyłem trochę w tej starej rzece, trochę ten, nie było to, wiesz, no, no, no nie, no próbowałem znaleźć ciebie ale to nie, nie, nie było to nic, z czego, z czego mógłbym być dumny, nie, jakby, to, to życie się tam, to życie się tam toczyło, nie, ale, ale, do, no ten... Wspominałeś, że znalazłeś balans pomiędzy tym, że jesteś takim wrażliwym twórcą, to to wrażliwym magicznym człowiekiem, i takim twardo stąpającym poziomie. I zastanawiałem się, jak, jak do tego doszedłeś. No bo to też jest nie takie twarde, zwłaszcza jak jesteś mężczyzną, żeby połączyć, właśnie. I wrażliwość, z reguły wrażliwość jest trochę ukrywana, i bardziej się jest takim stanowczym człowiekiem, a ty mówisz, że udało ci się to połączyć. Tak, u mnie, u mnie, to, było, u mnie to było paradoksalnie tak, że ja miałem. No, trenowałem boks za dzieciaka. No, nie byłem, powiedzmy, w, jak to się mówi. no, Byłem takim klasycznym, usportowanym gościem, nie? Umiałem i szybko biegać, i kopnąć, i uderzyć, i ten, bla, bla, bla. Eee... Cholera, poczekaj, bo trochę odleciałem. Mógłbyś powtórzyć jeszcze raz? Bo... Zapytałem się o balans. Powiedziałeś, bez tego co pamiętam, u żurnalistę, że znalazłeś ten balans pomiędzy tym, żeby być takim twórcą, że. Okej, okay. mhm. tak, no i wiem, troszkę zmierzam. No i paradoksalnie byłem takim właśnie gościem, który jakby z postawy. Był raczej pewny siebie, natomiast miałem ogromny problem z, no, a chyba asertywnością wprost. Często było tak, że Często było tak, że ktoś mnie, zwłaszcza w tej branży, nie? naciągał. Ja też byłem jeszcze taki, ten dobry chłopak, właśnie ten, tak wcześniej mówiłem, że tam czytam nawet w kontakcie, w kontakcie ze, z jakimiś raperami, którzy, wiesz, y, którzy tam kiedyś byli dla mnie jakimś tam wyznacznikiem, ale nawet widziałem, że, że są to ludzie i też widziałem, że, że wiesz, pewne, pewne ich wady, to wiesz, to też zawsze w stosunku do nich byłem taki, a bo ten tak powiedział, dobra, to robimy, tak, wiesz, byłem taki po prostu... Zawsze siebie traktowałem niżej, nie? Jakby momentalnie, nie? Jakby, ale to nie, nie aż w taki problematyczny sposób, bo jednocześnie wiesz, wchodziłem na scenę i robiłem rozpierdol przed 40 tysiącami ludzi, na przykład, nie? Gdzieś tam na Kortowiadzie, czy coś, więc to nie było tak, że ja miałem jakieś braki ten, tylko takie. Czułem się tak względem do nich. Tak, czułem się tak i to też, że nie tylko starszych raperów, tylko ogólnie ludzi w branży, na zasadzie często miałem tak, że kurde powiedziałem, powiedziałem tak, wracałem na chatę i mówił, przecież ja kurwa, nie chciałem tak powiedzieć. Jakby chciałem wrócić do odwrotnie, nie? Jakby, a nie wiem, gdzieś nie miałem jakieś tego, czy ktoś powiedział, a bo ty, bo wiesz, no wiem, że mogę na ciebie liczyć, czy coś jakby, powiem ci i to w pewnym momencie jakby też chyba samoistnie zaczęło mi, zacząłem mieć to w dupie, nie, jakby czy mnie ktoś lubi, nie, teraz po prostu jakieś takie nawet niewygodne rzeczy, no po prostu komuś mówię i, i tyle, nie, jakby bardzo późno, bardzo późno się tego nauczyłem być może to dlatego, że, że, że no, jestem też z tego pokolenia. Powiedzmy, że tam się wszyscy graliśmy w piłkę raczej w, wiesz no, no nie, nie było to dzieciństwo rodem z rodzinki.pl na zasadzie przy, przy śniadaniu co niedzielę czy tam nawet co dwa dni rozmawiamy o naszych problemach i tak dalej. jak mi nawet tego nigdy nie brakowało, bo, bo nikt tak nie robił. Zmierzam do tego, nawet że nawet nie na, wiedziałeś, że może tego brakować. To tak, że, że nie umiałem jakby, umiałem być albo groźny, no albo spokojiąmkiem, nie, I nie umiałem jakby Wiesz, no nie umiałem być wiesz, no jakby albo umiałem wypracować swoje jakby takim gniewem i agresją, no ale to wtedy skreślało daną relację. Poza tym to często było nieadekwatne. Więc byłem tym miłym, no ale z kolei ten miły ziomek, no to zawsze zostanie, zawsze się napije. A dobra, teraz jest próba... Dobra, teraz próbę Masarius. Dobra, chuj, on to ma i tak wyjeb jakby, wiesz, k ki, teraz próbę Masarius, ki. Przełożymy to... On, o, jemu to i tak będzie wszystko jedno, czy te 20 minut, wiesz. I to były takie rzeczy, takie nawet czasami... Takie drobne, ale wkurwione. Takie nie? rzeczy, nie? Takie... I, i jakby... I wiadomo... I te rzeczy, na nie właśnie nie zwracasz uwagi kiedy, kiedy jesteś w locie, nie? Kiedy jesteś w locie, lecę, bo chcę, to masz to w dupie, faktycznie, masz to w dupie, nie? Czy tam będzie brakować 500 zł, czy, czy to będzie takie dogadane łóżko, jak miało być, w sensie, wiesz, czy, 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 czy będą tak srak, wiesz, czy ktoś weźmie tyle za robotę, której nie wykona, ty masz to w dupie, jesteś w swoim świecie, wiesz, są ludzie, jest muzyka, gra, gitara, nie? I właśnie... To było, że tak powiem, wszystko w tym samym czasie. Jakby to ja nie sobie tego wszystkiego, a z kolei, kiedy zaczynałem sobie to uświadamiać i wiesz, i na początku zacząłem zwracać uwagę na te szczegóły, to co było, jaka była reakcja otoczenia? Właśnie o to chciałem zapytać. Reakcja otoczenia była taka: o kurwa, ale gór, o ja pierdolę, to chyba, chyba nie zajarajesz dzisiaj. Odjebało Ale mu ten, ty co jest w ogóle z tobą, nie? Jakby, ale w ogóle, o co ci chodzi? Czy to jest jakiś dla ciebie problem? Że, 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 że co, że nie pojedziemy na tą próbę, czy coś wiesz, jakby, wiesz, jakby. W jakiś sposób mogłem zrozumieć tych ludzi tylko pod tym kątem, no bo zawsze taki byłem, więc to ja ich nauczyłem, że taki jestem, mhm. ale to było, no i, i, i było takie szybkie zdarzenie, nie? Szybkie zdarzenie. I nieraz oczywiście było tak, że oczywiście w drugą stronę się zapętlałem, nie? Że gdzieś tam kurwa wjeżdżałem na jakąś odprawę do Ziomali, coś tu, 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 tu. Później jechałem w Auci i wiesz, mówię, ty, no. W sumie to nie było, nie było aż takie. To nie było aż takie ważne, natomiast no, docierałem się, kalibrowałem się. Do tej pory nie powiem, że jestem dobrze wykalibrowany, natomiast teraz, no tak, jakby w pewnym momencie przestałem chcieć być dobrym chłopakiem, kolegą, kurwa, wszystkim, żeby każdy mówił, że no to jest taki spokoziomek, nie? Że jakby, no to on, on nie będzie robił problemu, nie? Tylko właśnie też być takim kurwa facetem, nie? Na zasadzie, że, no nie, że on, no nie, nie o nie, ty, nie, nie, bo dzisiaj przyjeżdża Sariusz, to on, on sobie na to nie pozwoli, ty, nie, bo, nie, bo, ty, nie, bo. To to dzisiaj to jest serious, to no on się o to przysra, nie? Jakby teraz właśnie, wiesz, pracuję nad tym, nie? A jednocześnie najważniejsze w tym wszystkim, no to jest dalej być sobą i szanować ludzi, nie? Było dużo osób, które się odsunęło od ciebie przez to? Jak zrobiłeś taki ruch? Bo domyślam się, że ludziom, ludziom to przeszkadza. Jak Ktoś zaczyna stawiać właśnie takie granice i okej, okay, eee. dobra, jednak mi to w kurwę. jednak nie chcę, żeby tak było, jednak nie chcę, żeby ta próba była przesunięta o 20 minut, no to się okazuje, że ej, kurwa, w sumie to się nie lubimy tak właściwie, bo nagle zaczęły się problemy, których wcześniej nie tak, było. Tak, tak, no, pewnie... Pewnie paru z jakiegoś tam otoczenia dalszego, nie? E, na zasadzie, a, a tak to raczej nie. Raczej nie, raczej wiadomo, e, wiesz. No, no, no moja partnerka jest ze mnie dumna, nie? I w ogóle, wiesz, nazywa to wszystko glow-upem. E, koledzy też są spokojniejsi, kiedy jadą ze mną autem. <grym, 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 e, wiesz, nie było. Nie było nikogo, jakby kto byłby tak blisko mnie, że odczułbym to, nie? Więc może na bank 100% ziomek stary wiesz, jakby więcej ludzi teraz mówi, kurwa, jaki but, czy tam coś tam, bo, bo właśnie nie wiem, nie zgodziłem się czegoś przełożyć czy coś, a, a ten, ale to nie, nie mam. Jeśli chodzi o moje grono, to ja, ja też jakby mam grono kompletnie spoza e, muzyki i oni tam nic nie śledzą, nic nie wiedzą. Dla, dla mnie to jest zajebiste, wiesz. Gadamy zupełnie o czymś innym, nie? Jakby w sensie, czy tam ktoś jest akurat tym, tam tym, czy tam, wiesz, i i, 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 nie, nie i lekarzem, wiesz. Ja rzucam jakąś tam nawet ksywę czasami z przyzwyczajenia, i tak ona nikomu nic nie mówi, więc ja i tak mam czystą głowę z kolei, wiesz. Oni też nie chcą gadać o jakichś swoich kurwa zarządach, więc to jest właśnie idealny złoty, idealny złoty środek, nie? Po prostu sobie jakby to, to dla mnie gdzieś to tam wszystko. Chowam w kieszeni. Wiem, że to może teraz zabrzmieć, jakbym już o muzyka nie była na pierwszym miejscu, tylko właśnie to już jest takie zdrowe, nie? To jest takie zdrowe, no bo. Po to drugie, ewoluujesz zdrowe. jako artysta, więc to możesz, możesz chcieć robić inne rzeczy. No i co? Tak, Zdarza tak, się. Bardzo. A O co chodzi z twoją książką? Bo słyszałem, że wypuszczasz książkę, jak w ogóle wpadłeś na pomysł, żeby się za to zabrać? E tak naprawdę podczas tych, yy, tego czasu, gdzie nie wiedziałem, co mam ten, j, j, jakby czym się zająć, czy, czy jeszcze nawiedź, podczas tych trzech lat, o które pytałeś, to, to tak właśnie, tak się krzątałem, między tymi próbowałem coś pisać, bo, bo ja tam kiedyś dużo, jakby zaczynałem generalnie od pisania prozy i tak dalej, i tak dalej, wierszy w ogóle. Co gorsza, jeszcze później wierszy białych. Boże, nie nienawidzę, nienawidzę białych wierszy, w sensie nie mam nic do jakichś tam wiadomo tych, ale w sensie, jeśli chodzi o białe wiersze, to tam ta granica między wierszem a grafomanią jest niezwykle cienka. Cieńsza niż w innych przypadkach, powiedzmy tak. Ale... Ale... ale, ale. Nie, sorry, sam się ten... I... Czekaj. Książka. I właśnie to było, to było taki, takie moje poszukiwanie, dlatego też zastanawiam się, to, to jest dołączone do preorderu. Jest to novela na zasadzie, wiem, że to w ogóle rozgranicza się na podstawie ilości znaków. Tam jest bodajże do 55 tysięcy znaków, jest opowiadanie, później jest novela, nie wiem, nie znam się na tym. Wiem, że wychodziło wtedy, że novela. Więc nie wiem, czy novela, no podobno, no, kamizelka chyba jest nowelą. Nie wiem, czy no, no, książka to jest górnolot. No tak, no jest to książka, okej, okay, dobra, jest to książka, jest to novela. Eee, I tutaj tak, tutaj powiem wprost, w, 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 wiem, że jakby wiem sob sobą ręczę, że nie jest to grafomania, mhm. bo, bo nie jest. Natomiast czy ja tam jakoś fajnie coś wymyśliłem, czy napisałem. To, był, to, to, to była taka, to jest proza w ogóle, tak jakby oscyluje wokół płyty tematyką, natomiast są tam postacie, taki zbiór bar bardziej ogólnych postaci, yy, które przejawiają jakieś te wszystkie rozmowy, które wysłuchałem i tak dalej i oczywiście no nie możesz wiesz, no tam jakoś personalnie, więc, więc jakby to, to wszystko zostałem przełożone na te wszystkie postacie. Też nie chciałbym, żeby, żeby ludzie to odbierali jako no nie wiem, że tam jest jakaś Przepraszam, że tam któraś postać jest jakby mną, nie. Mhm. Bo, bo jakby żadna nie jest. Teoretycznie każda żadna, wiesz o co chodzi takie. Jest to fabularne, coś, co wymyśliłem. Coś, co się tak jakby nie wydarzyło ogólnie. I wracając, zgodziłem się dodać to do preorder, W sensie dodaliśmy to do preorderu. No bo nie wiem, czy jest to aż, aż takie. Aż takie dobre, aż takie fajne, żeby nie wiem, żeby iść gdzieś z tym dalej i do, do, do płęty, no to zobaczę po prostu, zobaczę na podstawie tych, tych którzy, którzy, że tak powiem, nie wiem... Przeczytają. Do, tak, dorwą ten preorder. Nie wiem, czy my to będziemy gdzieś oddzielnie dawać do tych jakichś bukotek, nie w sensie tych książkotek, czy jak to się tam nazywa. E nie wiem, co o tym sądzić, nie mam żadnego porównania, po prostu siadłem to i napisałem. To chyba też nie jest... Wypo... Wydaje mi się, że wstydu nie ma, o, to na bank, ale jakby też nie chcę tutaj z siebie robić, że tak powiem, jakiegoś pana, nie wiem, żółczyka, czy tam kogoś, nie, że tu przychodzę tutaj promować, że tak powiem, książkę, bo bo, bo nie, jest to, jest, to, jest to jakiś dodatek, który powstał właśnie w czasach, kiedy, kiedy taki się trochę tak obijałem. I zobaczymy. Jeśli faktycznie ludzie będzie taka reakcja, że pchną mnie, że stary, rób to dalej, czy coś, i, i będę miał trochę tak jak w wypadku rapu, o, o, gadaliśmy o tym, będę miał, dadzą mi troszeczkę tej takiej pewności. No taki bodziec. Taki aha. bodziec, no to siądę na przykład, nie wiem, no, gdzieś wyjadę, czy coś, na jakiś czas i, no i coś może spróbuję zrobić, nie? Jak, jak, jak będę wiedział, że są ci, którzy. Którzy, którzy widzą w tym sens. Na razie ja w tym widziałem sens. Zobaczymy, czy inni się też przekonają. Ciężko było to napisać z ilością energii, którą masz? Usiedzieć w tym miejscu eee, Właśnie to było, to było takie. Codzie... To nie było tak, że co... podobno, pisanie powinno się jakby tak dosyć, dosyć wbrew pozorom, rutynowo rozłożyć. Na zasadzie każdego dnia coś dopisać, nawet się momentalnie mówiąc, brzydko zmusić, ale zawsze to zrobić, żeby to eee, tam każdego dnia coś. Ja tak miałem, że wiesz, tu se wróciłem z tego pubiku, akurat tam w, w, jeszcze mi się nie chciało spać, to tam sobie siadłem o 24, coś tam dopisałem. Tu sobie wiesz, później wstałem rano, przeczytałem to, skreśliłem, później poprawiłem, mocno nieregularnie. Ale podszedłem do tego też tak, sorry, to było w czasach, to było, to było w czasach, naprawdę, gdzie nie miałem też wyklarowanego, wyklarowanej jakby wizji, co z tym będzie, nie? Więc sobie po prostu zrobiłem to tak, nie? Tak, dlatego też boję się troszeczkę przedstawiać to jako, wiesz, jakieś tam nie wiadomo co, nie wiadomo jakie dzieło, czy coś, no bo mówię, zrobiłem to w takim okresie, kiedy nie wiedziałem, co tam, w co włożyć ręce, to mówię, a, dobra, wróćmy do tego. Tak jak mówię, jeszcze chciałem Właśnie z racji tego braku sensu, no to mówię, dobra, może, może spróbuję tą tą drogę od korzeni, nie? W sensie przejść. Yy, no tak jak wspominałem, no, zaczynałem od tego, więc, więc tak, ale no nie wiem, no naprawdę tutaj nie jestem w stanie. Być może jestem, kurde, byłbym chyba najgorszym sprzedawcą yy, książek na świecie, ale no nie wiem, sami sobie musicie zobaczyć. Ja kupuję autentyczność. Ja, ja zdecydowanie wolę, żeby ktoś powiedział w ten sposób o tym, co, co stworzył, niż właśnie przyszedł i powiedziałby, tutaj najlepsza. Książka". Na tak, świecie, tak, który tak. Zdecydowanie powinniście kupić. Jest to, jest to jako dodatek do, o jest, jest to dodatek do preorderu płyty i tylko, tylko od, powiedzmy od odbiorców zależy, czy, czy takim dodatkiem to zostanie i to w ogóle po prostu będzie historia jednorazowego dodatku do płyty, czy jakiejś może kolejnej zajawki, czy mojej odsłony i, i tyle, nie? Myślę, że wracasz na stałe? Czy jedna płyta i będziesz zastanawiał się co dalej. Nie, no jedna płyta i naraz. No. <laughs> nie, no pewnie, wracam, wr raczej wracam, bo mam Mam, mam cel, mam, mam dla kogo to robić. Też już wiadomo, nie chcę tutaj cukierkować sobie ten, ale mam cel, mam e, milion nowych takich pomysłów, które same się wyklarowały, więc e, mam zamiar to robić. Mam koncerty, w sensie przecież też całkiem no, z całkiem nowym repertuarem, też troszeczkę odświeżyliśmy te stare numery, bo to też troszeczkę było to zmęczenie materiału, bo ja naprawdę zagrałem dużo tych koncertów, więc mamy, mamy fajny plan na to wszystko, więc no, no naprawdę powiem wam wszystkim, jak już też gdzieś tam wspominałem u siebie na socialach, że, że ten rok, to tak, ten, ten styczeń, ten luty, to naprawdę tak wszystko idzie, na razie... Zgodnie z planem, że to aż podejrzane, odpukać w niemalowane. Mam nadzieję, że niemalowane. To jest stresujące wracać po takim czasie e, z nową płytą i zastanawiasz się, wiesz, czy, czy wypali, czy nie wypali? Wiesz co? E, bardziej stresujące było, bardziej się stresowałem przed publikacją filmu Upadek Seriusa. To było takie bardziej ten, jak to zostanie odebrane. Natomiast e, ja teraz do końca nie wiem, czy ja jestem na co ja jestem skalibrowany, w sensie, czy ja, że wypali. No. Czy ja nadaję się do tego, żeby, żeby być, że tak powiem, w topce? Czy, czy ja spełniam dzisiejsze kryteria? Czy ja chciałbym spełniać te kryteria? No to właśnie musiałbym się nad tym głębiej zastanowić. Nie? Więc nie wiem, co, co, co rozumiemy przez, przez to, żeby siadło. Natomiast, no, chciałbym, żeby ludzie, którzy. Którzy ze mną w tym siedzą, którym mnie brakowało i ja w sensie i ja tęskniłem za nimi bardzo. Dlatego też już mega się jaram koncertami. I, i, i chciałbym, żeby przede wszystkim oni. Dostali coś do ciebie. Dostali coś ode mnie. Nawet nie tyle, że byli zadowoleni, no bo nie wiem, no może im się to nie spodoba, ale po prostu dostali to, nie? Na zasadzie, że gdzieś kiedyś zaufali mi w taki czy inny sposób, e, kupując, czy tam dokładając cegiełkę, czy to do mojej twórczości, czy robiąc te dziary, whatever, jakby, żeby, no, że to nie jest tak, że sobie nagle poszedłem, nie? Jakby, tylko już też, też chciałbym oczywiście przekazać tym, którzy chcą chętnie słuchać, no, jakby wydaje mi się to, to, to moje gro przemyśleń, bo wydaje mi się. Trochę mnie, no szere... że, że, troszeczkę się zlewelapowałem. I jakby wydaje, wydaje mi się, że jestem trochę, trochę lepszym Sariusem niż, niż, ten taki Sarius artysta, wiesz? Rakendrolowec. Drolowe nie? To jest wieczna rozkmina, czy iść właśnie w taką popularność. No, tak właściwie nie wiem, czy to wieczna rozkmina, ale z reguły wie się, jak już jesteś jakiś czas w branży, co robić, żeby być popularny, albo co robić, żeby robić coś autentycznie. I to, to jest takie, nie wiem sam, szczerze mówiąc, czy podjąłbym decyzję, żeby robić właśnie rzeczy, żeby być jak najbardziej popularny, bo to wtedy się w pewnym sensie sprzedajesz. Nawet nie w sensie tego, że bierzesz jakąś współpracę z marką, tylko po prostu zaczynasz robić coś, co nie jest twoje, tylko robisz tylko to po to, żeby zrobić jak największe zasięgi. No tak. I to jest, to jest bardzo sketchy, bo się zaczyna Ładować w te jakieś trendy z TikToków i jakieś nie wiadomo jakie rzeczy. I zaczynasz żyć pod, pod to, nie? Jakby w ogóle wiesz, no to, to też jest teraz jakby taka epidemia, że, że, że tych wszystkich influencerów, ludzie właśnie... Chciałbym, żeby ludzie bardziej... Ja może też przez miałem kontakt z tym światem przez, przez freak fighty i tak dalej. Chciałbym, żeby ludzie bardziej docenili swoje życie i bardziej zrozumieli, jacy, jacy, czy, ja, jakich często nieszczęśliwych i zagubionych ludzi y, oglądają I, i jakim nieszczęśliwym ludziom często zazdroszczą. Chciałbym, żeby to jakoś wybrzmiało, ale no nie wiem, jak to... Nie wiem, nie wiem jak to zrobić. Jakby... Mówię, że to aż tak wygląda, bo gdzieś tam też wspominałeś właśnie, że w pewnym sensie obracałeś się wokół dużych ludzi, ale nie do końca byli to dobrzy ludzie. W, tak, w, wiesz. W, wygląda to tak, ale to też nie jest tak, że, że nie spotkasz tam spoko mordeczek. Nie lubię takiego generalizowania, tak jak też wracając kiedyś było, że a ten news, a ten tiktok, a ten a te friki, wiesz o co chodzi. No, no więc, więc to nie jest tak, że nie znajdziesz tam wartościowej osoby, nie? Ale no, często są to jacyś tacy ludzie, właśnie, którzy mają no mega problem ze sobą, no, albo na przykład też wiesz, to też często nie mówi się o aspektach, że wiesz, ci ludzie często y doprowadzają do destrukcji swoją gospodarkę, na przykład hormonalną, y układy, ne układy nerwowe i, i tak dalej, wiesz, pod kątem powiedzmy jakichś tam dwóch lat, chwil. W sensie pod kątem chwili, czy tam, nie wiem, dwóch lat na scenie scenie freefight'owej. Właśnie to też jest to, że ci ludzie nie tworzą żadnego kontentu, bo po nich nie ma coś, co mogłoby zostać. Oni jakby po prostu są, oni coś robią. Oni jakby widnieją dlatego, że mówią o nich ludzie, a mówią o nich ludzie dlatego, bo gdzieś poszli, bo, bo coś zrobili. W sensie coś zrobili, ale nie stworzyli czegoś. Nie? To jest tak jak Tolkien, ta, ta główna różnica między złem ma dobrem, że, że zło nie ma możliwości kreacji, nie? Jakby zło nie tworzy, nie? Orkowie jakby nie, nie stworzą nic, nie? Um, Myślę, że będziesz wracał do Freak Fightów? szczerze mówiąc, dla mnie to była w ogóle mega, ja, me, me, mega mega zajawka, bawiłem się zajebiście bardzo żałuję, że miałem tą wagę 92,5 do zrobienia, bo na przykład no, teraz ważę 113, więc jakby spory aspekt takiej tego show, tego wszystkiego mnie ominął, bo ja stary tam byłem ledwo żywy nie? Jakby, a wiadomo, tam miałem taki zapis kontraktowy że ile ścinałeś? no stary jest 16 kg. ja generalnie ścinałem z gościem który też był y, doktor Wlew. pozdrawiam w ogóle y, Mateusza z Wrocławia, teraz już też przeniósł się na Warszawę, on też w ogóle współpracował z Boxdelem, pomagał mm -hmm. mu jakby z, w, przy tam z jego metamorfoz, nie, nie, nie wiem, ten, przy tam którymś tym, A zmierzam do tego, że nawet jakby gdzieś tam pod, widziałem w, w jego poście jakby tego, 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 tego ziomala, że nawet podsumowując, 2023 bodajże... I tak jestem jego top rekordzistą, z którym jakby zszedł najwięcej, nie? Ja wtedy byłem w ketozie 2000 kilogramu, 2000 kalorii, zero alkoholu, zero sterydów czy coś, wiesz, często na przykład taki testosteron dajesz minimalną dawkę regeneracyjną, nie jakby żeby po prostu lepiej ten, a ja zero wszystkiego, w weekend koncerty i osiem jednostek, jednostek treningowych w tygodniu, nie? Trochę się też wkręciłem, miałem znajomych, profesjonalistów, trochę, kurde, przyznam się szczerze, no trochę pomyślałem, że jestem jakimś takim, wiesz... Z zawodnikiem. Tak, tak. Jestem no, w No bo to obozie. jest zajawa, no. No jest, tylko, że wiesz, później po prostu mój organizm szybko po tych takich dwóch, bo to były trzy miesiące takiego życia, mój organizm mi powiedział, przypomniał mi, co robiłem, kurwa, przez pozostałe 29 lat. Nie? I, 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 I niestety, wiesz, niestety, kiedy... Kiedy, kiedy, kiedy po prostu przyszedł ten moment, żeby tam, wiesz, coś z siebie wykrzesać, w ogóle też sam przebieg walki, to, to ja strasznie, nie? Ja pamiętam, miałem tam, te wyniki takie, w sensie oczywiście dopuszczalne do, do walki, ale tam, typu jakąś hemoglobinę, te krwiki, jakby wszystko odpowiedzialne za transport, jakby tlenu we krwi na niebiesko, jakieś tam żelazo, niebieska granica, wszystkie te wyniki takie, wiesz, byłem strasznie wyjałowiony tą wagą i naprawdę, jakbym mógł cofnąć czas, wiesz, to, to naprawdę. Lepiej w praktyce i to też taki protip, nie lepiej sobie zrobić na przykład. Bo ja tak w, 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 wiesz, kurde, trzy treningi motoryczne, tak to ten lepiej sobie zrobić na przykład dwa sparingi w tygodniu i na przykład dwa treningi, nie jakby dwa treningi, dwa sparingi i normalnie się tego piwka napić gdzieś wieczorkiem czy coś, żeby się. Jak, jak już masz się przygotowywać do takiej walki. I, i jest to ta na przykład twoja pierwsza walka, no to właśnie, żeby... Nie zwariować. Tak, żeby żeby też, kurwa, nie, nie wpadać w taki obłęd, jak ja wpadłem, nie? Bo jakby siłą rzeczy później, kiedy przyszł, przyszedł czas to pokazać, no to ja nie miałem czego, stary, bo jakby całe, e, całą moją energię, cała moja energia, wszystko poszło po prostu, żeby ściąć tą jebaną wagę, nie? I w momencie, też pamiętam, że nawet jak w czwartek już było po ważeniu, to ja już się trochę czułem, stary, jakbym wygrał walkę, stary, nie? Na zasadzie jest zrobiłem to i wiesz, i... Ale wracając, czy planuję? Wydaje mi się, że ja teraz już nie jest ten moment dla mnie. Nie wiem, nie nigdy nie mów nigdy, i oczywiście to nie tak, że nie mam tam jakichś pytań, i tak dalej. Natomiast z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że sam fakt, że ja tam pójdę jako osoba, która zajmuje się tym, czym się zajmuje, już nie jest w ogóle w żaden sposób intrygujący, i tak dalej. Wtedy jeszcze troszkę był, czyli wtedy wystarczył troszeczkę też sam fakt, że ja byłem zestawiony z zombie Pozdro w ogóle swoją drogą. Wiesz, już było to ten. Teraz wiesz, jakby. Kurwa no, Już nie tak. ma hypu. No w sensie ten, teraz wiesz, no nie wiem na ile to śledzisz, no ale teraz no tam musi być mięso, nie? Bo to też wiesz, my ten wskaźnik, my no, ja, człowiek, nie, ja nie mogę tego oglądać. Rządzimy ziemią, stary, dlatego między innymi dlatego, że, jest, że jesteśmy najbardziej adaptacyjnym jakby no kurwa organizmem, nie? Przyzwyczajamy się do wszystkiego. Jesteśmy w stanie przyzwyczaić się stary do życia w sferze marzeń, o których marzyliśmy całe życie. Jesteśmy w stanie się przyzwyczaić do tego stary w tydzień. Jesteśmy w stanie przyzwyczaić się do Pania na przystanku, gdzie po prostu jesteśmy tylko w tym, w co jesteśmy ubrani, i się robimy pod siebie, i jesteśmy piani. Jesteśmy w stanie przyzwyczaić się do wszystkiego, i bardzo szybko, bardzo szybko przekraczamy kolejne, kolejne granice. South Park kiedyś zrobił o tym spokój Cidek z Jamesem Cameronem kto wie, kto, kto wie, to nie chce, kto, kto to może sobie obejrzeć. No i tak, jak kiedyś wiele, wiele lat temu ta kontrowersją była frytka z Kenem w Big Brotherze. Eee, tak teraz to już jest tak, żadna kontrowersja. Tak, stary, teraz to w ogóle, wiesz, teraz to, ten. No, no ale, ale wracając do twojego pytania, no i po prostu wiem, że teraz, żeby, żeby no jakby dostarczyć też to to, co, to, to po co ludzie tam to oglądają, to musiałbym zrobić coś wbrew sobie, nie? A ja też, no nie wiem, no, moja mama też nerwowo by nie wytrzymała, jak ja się z kimś wyzywał. Ja też nie, nie jestem, nie umiałbym rozgraniczyć tego, wiesz, jakby zdaję sobie sprawę to raz, nie? że jakby, że po prostu wiem, że musiałbym kurwa, wiesz, jakimś tam, w tym szlamem, wiesz, wtedy ja uważam, że nie musiałem w ogóle czegoś takiego robić, jestem fajny, wspominam to jako fajną przygodę, nie sportową zrobiłem, taką. Sportową, nie zrobiłem nic wbrew sobie, nie wiem nie, upokorzy, nie wiem, nie upokorzyłem się w żaden sposób, nikogo sam też nie wiem, nie, nie chciałem upokorzyć, bla, 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 bla. E, to, a, te to jest... ga, a te gale, takie, gdzie, gdzie się robi wywiady z zawodnikami, to czasami jest hardcore, nie? To, tam, jak widziałem niektóre urywki, to ja bym nie dał rady tam przebywać. Dark, no to jest, wiesz, właśnie, to jest. To też jest, ta, też u mnie zawsze było to, że ja już. Ja już jakby przyszedłem skądś, z jakiegoś świata, więc ja naprawdę tam miałem, byłem otoczony taką ala trochę świtą, w sensie zmierzam do tego, że ludziom raczej zależy, żeby właśnie się tam załapać, nie? I tak dalej. A ja byłem akurat, z racji tego, że robiłem tą wagę, to ja zawsze brałem ze sobą jakiś powiedzmy trzech ziomków takich bardziej karków, żeby po prostu mnie otoczyli, żeby tylko zrobić minimum, w sensie, no oczywiście kontraktowe, wiesz, wywiązać się ze świadczeń, natomiast żeby kurwa czasem tam nikt do mnie nie podszedł, nie zagadał, nie zaprosił, bo ja po prostu stałem tak, nie, jakby, więc ja jakby nie, nie, nie zamknąłem się troszeczkę na, 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 te, na, na, to wszystko, bo bałem się tego i jakby tam aż tak w to głęboko nie wszedłem. To jest pierwszy, a drugi czynnik jest też taki, że yy, no, już, już bardzo rzadko biją się w rękawicach bokserskich, nie, jakby ja wywo wywodziłem się tylko z boksu, i ja, no, piąstkówek nigdy nie miałem e, na, na rękach. Miałem parę propozycji właśnie walk, wiesz, w piąstkówkach, natomiast, no, no, no tak jak mówiłem, no stary, jak już ważysz 110 kilo, wiesz, jeszcze miałem te jakieś były te przypadki, że tam chłopaki wychodzą i jakieś, kurwa, oczodoły im się kruszą, wiesz o co chodzi. Były właśnie takie to jest Owca dla mnie chyba z wuka nawet tak miał. To jest, to jest najbardziej hardkorowe, bo jeśli jesteś zawodnikiem, to masz wyrobione refleksy. Jak nie jesteś zawodnikiem, Ta. i ktoś cię trafi high kickiem Ta. tak porządnie, to ci po prostu złamy tutaj kości. Jest, mało tego, jest nawet twardość kości się wyrabia. Hmm. Nawet to. Na, na, nawet to się wyrabia. Jakby nawet to będąc zawodowcem, twoja kość reaguje inaczej niż ten, Jakby... No ale też no, masz otwarte mięśnie, więc wiesz, zawsze się jakoś zruszysz. A tak! Tutaj jak... z, z, w ogóle ten rodzaj ruchu, nie? Przecież no tam we freakach stary, kurwa, co chwilę ktoś se skręca staw kolanowy, czy co chwilę... A i zauważ, zwrócił uwagę, tam co chwilę ktoś, kurwa, ma jakąś operację, nie? Jakby... No, ja też, ja też miałem taki okres w swoim życiu, że miałem operację, tylko że no, no, to nie było raczej ten. No i, to nie no, były kontuzje. No i wracając, wracając też, no wiesz, no jak ja mam sobie to kurwa skruszyć oczodół i w ogóle przeżyć w ogóle samo to pojęcie, jak sobie to wyobrażam, i, i że coś się z tobą dzieje, i jakby jakie to musi być uczucie, o już, chyba już mi wystarczy jakby. W sensie analizując to nagłos sam do siebie, już, już, już myślę, że wszyscy wiedzą. Nie, nie, nie miałbym tej odwagi. Yy, być może, być może to też dlatego, że, że mam co robić w życiu, być może. Gdyby, nie musisz tego robić, nie? Być może, być może gdybym musiał, być może bym to zrobił, nie wiem, ale no na, teraz, na teraz jest to dla mnie taki. No nie, nie, no nie, no nie ma opcji. Nie ma opcji jeszcze, żeby mi tam w, jeszcze obciążyć w ogóle całą rodzinę, żeby gdzieś tam właśnie jeszcze się no, opiekowali 6 miesięcy, bo sobie chciałem, kurwa przygodę w moich rękawicach odbyć. <laughs> Wiesz co chodzi, nie. Dokładnie. No to jest hardkorowe. Ja się nad tym często zastanawiałem właśnie, że jak oglądasz sobie UFC, no to to są tacy zawodnicy, kurde, oni wiedzą co robią, a ci ludzie, którzy nie wiedzą co robią, to tam się mogą zdać jakieś no. dziwne rzeczy, których no. nikomu, to, to nie nikomu nie, są nie życzę. Nie? To nie są przelewki. To jest jednak walka, nie? Nie to, nie to, że tam wiesz, no w sensie nie mówię, że tego jakoś tam skrajnie nie doceniam, nie chcę wyjść też na hipokrytę, no bo pewnie jest milion ziomali, co jak ja się przygotowywali, nie? I tak dalej, i tak dalej no ale no no nie no, no to, to, to też no to nie mówię no to nie są przelewki też to to nie jest zabawa wiadomo niektóre walki tak wyglądają no mo, nie właśnie, nie... może gdybym ważył, może gdybym, wiesz, miał y, na, moją naturalną budową y, ciała, był, był na przykład, nie wiem, 75 kg no to wtedy, wiesz, wtedy w tych małych możesz się zestawiać. Na przykład dają mi gościa, który też nigdy nie miał y, piąstkówek, no to wtedy możemy coś robić. Chociaż i tak dalej jest to ryzyko, wiesz... Dużo oczo, szybsze y, To fakt, ale no, wiesz, jakby powiedzmy dalej jest to ryzyko skruszenia oczodołu, no ale powiedzmy sobie, no jednak ważąc, mierząc się, wiesz, z kimś 110+, plus, no to jest ono większe, nie? Gdzie ja jeszcze mówię, no, podkreślam, stary, nie miałem ich na rękach, tym bardziej nigdy nie skleiłem w twarz z tego, nie, więc jest jakby mi gdzieś tam, wiesz, ręka się omsknęła, to jest, wiesz, masakra dla mnie, nie, to by była teraz, więc dla mnie to nie jest w tym momencie tego warte, nie. Dobra, ja Cię zapytałem od dzisiaj o wszystko, o co chciałem Cię zapytać. Um... Fajnie się gadało, nawet straciłem rachubę czasu. W ogóle. No i o to chodzi, tak powinno być podczas <laughs> rozmowy. Um, bardzo Ci dziękuję. Nie pytam, cię, nie pytam Cię, gdzie mogą się ludzie znaleźć w internecie, bo raczej wszyscy wiedzą. Więc... Tak, to myślę, że to raczej. Więc było bardzo miło. Wzajemnie, było to również bardzo miło i miłego odbioru wszystkim. Mam nadzieję, że Was y nie, za nie zaskakałem. Dzięki. Dzięki, pozdro. Siemanko, od teraz specjalnie dla Was będę nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19. Pozdro!